Dzień dobry Państwu. Zapraszam do rozmowy, już dawno zapowiadanej. Niektórzy z Państwa pisali, dlaczego do tej pory gościa nie było. Po raz drugi, tak jak wcześniej zapowiadałam, więc słowo stało się ciałem i dzisiaj naszym gościem jest dr Leszek Sykulski. Już dzisiaj trochę bardziej jako polityk i pewno o tym powie, a poprzednim razem bardziej rozmawialiśmy na temat, co jest propagandą, co jest narracją, co jest prawdą. No i oczywiście nie unikniemy tematu najważniejszego, czyli tematu dotyczącego naszego bezpieczeństwa w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ja nie bez przyczyny jestem dzisiaj trochę w takim stroju paramilitarnym. No i rozmowa, która pewno znowu wywoła wiele kontrowersji, a ja jak zawsze przypominam Państwu, nie jestem stroną jakichkolwiek sporów, poglądów, tylko staram się pokazać je jak najszerzej, a komentarze, wnioski zostawiam Państwu. No i oczywiście chciałam też z całego serca podziękować naszym patronom, patronom z Patronite, tym, którzy wspierają nasz kanał na YouTubie, a przede wszystkim z całego serca podziękować Stanowi i Barbarze Zadrożny, którym no właśnie, z całego serca dziękuję za wsparcie pod każdym względem. A ja z całego serca zapraszam Państwa do obejrzenia rozmowy. Dzień dobry Panie Doktorze. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia w trudnych czasach. A dziękuję za powtórne zaproszenie. Tak. Chciałabym, żebyśmy naszą rozmowę zaczęli od czegoś, co wydaje mi się najistotniejsze w tej, no właściwie nie debacie, bo takim trochę jednogłosie, który pojawia się w związku z wojną, czy też ewentualną napaścią na Polskę, czy też rozpoczęciem się III wojny światowej. I z jednej strony mamy wypowiedzi polskich polityków od takiego, żeby zacząć już bombastycznie, czyli kiedy marszałek Sejmu, czyli druga osoba w państwie, mówi do przywódcy państwa sąsiadującego, czyli do prezydenta Putina, wgnieciemy cię w ziemię. Kiedy mamy słowa ministra spraw zagranicznych, komentujące słowa papieża, który mówi o próbie wywieszenia białej flagi i negocjacji, która mogłaby zapobiec temu, żeby nie było więcej ofiar i na Ukrainie, ale też i żeby no, to wszystko, co się dzieje, nie eskalowało. I odpowiedź naszego ambasadora na list Polonii, o który będę też chciała więcej, żeby porozmawiać, też w takiej formie, no powiedzmy, niespecjalnie pokojowej, niespecjalnie uspokajającej nastroje. A z drugiej strony bardzo cieszę się, że dzisiaj pojawił się bardzo moim zdaniem ważny artykuł w Gazecie Wyborczej w dużym formacie, czyli poniedziałkowej gazecie, czyli dzisiaj nagrywamy, pana redaktora Piotra Głuchowskiego pod bardzo znamiennym tytułem, a jednocześnie też lidem, który pozwolę sobie przeczytać Państwu. Również oczywiście link do tego artykułu Państwo zobaczą. Jak nie szykujemy się na wojnę i
w lidzie jest. Niestety nasz resort nie zna odpowiedzi na pytanie, czy Polska ma jakieś schrony, mówi rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. 2 tygodnie po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku rząd PiS zlikwidował obronę cywilną. Wiem, że pan też przeczytał ten artykuł. No i on jest szalenie ważny. Też ważne jest to, że pokazał się w mainstreamowej gazecie wyborczej, gdzie no, generalnie są te takie hasła bardzo, nie chcę powiedzieć prowojenne, ale też no, nie namawiające do pokoju. Pojawia się tekst, który pokazuje, jak bardzo jako obywatele, nie mówimy tutaj o wojsku, jesteśmy bezbronni i takie słowa wygłaszane przez naszych polityków mogą właśnie eskalować i my właściwie można powiedzieć prawie, że nie posiadamy schronów. Nie jesteśmy przygotowani na przykład na wyłączenie prądu. Nie jesteśmy przygotowani na to, żeby mieć czystą wodę w razie jakiegoś skażenia. Nie jesteśmy przygotowani też na ogrzewanie, jeżeli to by się stało zimą i byłyby duże mrozy. I wiele innych aspektów, do których będę chciała do tego bardzo ważnego artykułu powrócić. Jak pan widzi tę sprawę? Jak, na ile my, jako ludność cywilna, po tym, kiedy została zlikwidowana w ogóle obrona cywilna, czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby mówi się o tym, że ta wojna może być i tutaj w różnych też nie tylko tych artykułach będę dawała przykłady. Co gdyby rzeczywiście ta godzina W wybiła? Jestem przekonany, że jesteśmy świadkami takiego teatru prowadzonego przez handlarzy strachem. Wymieniła pani tutaj marszałka Sejmu Szymona Hołownię, który mówił o tym, że chce wdeptać Putina w ziemię jako druga osoba w państwie. Mamy wypowiedzi eskalujące napięcie z ust chociażby ministra Radosława Sikorskiego. Mamy bardzo wiele wypowiedzi czołowych polityków państwa, łącznie z głową państwa, prezydentem Andrzejem Dudą, które eskalują napięcie w przestrzeni publicznej. I niestety dzieje się to pod publiczkę. Dzieje się to w celu zyskania pewnego PR-u politycznego bez głębszej refleksji, bez jakiegokolwiek zastanowienia się, bez jakiejkolwiek realnej wiedzy na temat możliwych konsekwencji potencjalnego przystąpienia Polski czy wepchnięcia Polski w cudzą wojnę. Jeżeli chodzi o słowa marszałka Szymona Hołowni, to złożyliśmy, moja partia Bezpieczna Polska, Zarząd Krajowy złożył doniesienie do prokuratury, jeśli chodzi o naruszenie aż 3 artykułów kodeksu karnego, w tym wzywania do wojny napastniczej i znieważenia głowy obcego państwa. Zobaczymy, na ile prokuratura jest niezależna, jak sobie poradzi z tą sprawą, bo sprawa jest moim zdaniem ewidentna. Natomiast jest aż tak poważna, żeby zgłaszać do prokuratury? No i zdecydowanie. Myślę, że my jako społeczeństwo, myślę, że my jako naród jesteśmy zbyt pobłażliwi dla polityków głównego nurtu, polityków czy decydentów w Warszawie, którzy rzucają słowa na wiatr, a wiemy doskonale, że tutaj nie ma żartów. Tutaj nie ma żartów. Widzimy, co się stało z Ukrainą, która miała system obrony cywilnej, miała system schronów, miała o wiele bardziej rozbudowany przemysł zbrojeniowy niż Polska, miała liczniejszą armię i to dzisiaj, gdzie jest Ukraina, powinno nam dawać bardzo wiele do pomyślenia. Natomiast ten artykuł, ja też się cieszę, że taki artykuł powstał akurat w Gazecie Wyborczej, bo Gazeta Wyborcza konsekwentnie przez ostatnie kilkanaście lat całkowicie pomijała kwestie obrony cywilnej i ochrony ludności cywilnej, a przypomnę tylko, że pierwszy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący właśnie katastrofalnego systemu obrony cywilnej został upubliczniony w czerwcu 2012 roku. Drugi raport, który możemy wprost przeczytać, on jest dostępny na stronie, polecam panie redaktor, polecam państwu, można wejść na stronę Najwyższej Izby Kontroli, wpisać w wyszukiwarce OC, obrona cywilna i
i odszukać ten, także ten drugi raport ze stycznia 2019 roku, który wprost mówi, że żaden element systemu obrony cywilnej w Polsce nie funkcjonuje. Jakby tego było mało, Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło, i Suwerenna Polska, rząd Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, która faktycznie no, zniosła ustawę jeszcze z lat 60. o powszechnym obowiązku obrony i która zlikwidowała system obrony cywilnej, faktycznie zlikwidowała system obrony cywilnej. Ale nawet gdyby tej ustawy nie było, to i tak faktycznie, de facto tego systemu obrony cywilnej nie było. To ja pozwolę sobie zacytować jeden z fragmentów tego artykułu. Czyli kto by miał nas powiadomić i jak miałby to zrobić, gdyby się rozpoczęła rzeczywiście wojna, bombardowanie czy też jakieś innego rodzaju działania wojennej. I pan redaktor, akurat cytując też osobę, o której zaraz wspomnę, raczej nie obrona cywilna, ponieważ Sejm ją zlikwidował, nowelizując z inicjatywy wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, przypominając, że był wtedy wicepremierem od spraw bezpieczeństwa, ustawę o obronie ojczyzny 11 marca 2022 roku, gdy Rosjanie po raz pierwszy zrzucili bomby na miasto Dniepr, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę, która zakończyła historię formacji zwanej w PRL z lekką pogardą ocelotami. Rzeczywiście ta obrona cywilna, ona chyba już specjalnie nie działała, nie trzeba było jej jakoś tam właśnie znosić jakąś specjalną ustawą. Ja należę do tego pokolenia, urodziłam się 18 lat po wojnie i pamiętam, kiedy byłam uczennicą zarówno szkoły podstawowej, jak i liceum, to mieliśmy zajęcia z przysposobienia obronnego, no i też takie katowali nas tą strukturą obrony cywilnej, tak, gdzie to jest jakoś tam najważniejsze, ale też gdzie można uciekać do schronów, jak te schrony są wyposażone. Jeżeli nie znajdujemy się w pobliżu żadnego schronu, gdzie możemy się schować. Również jeżeli mamy wodę, która nie jest wodą pitną, w jaki sposób taki niemalże ludowy możemy ją przez piasek czy nawet mech przepuszczać, żeby jej zdatność się powiększyła. To wszystko było, już pomijając to, że mieliśmy na te zajęcia właśnie PO, uczyliśmy się strzelać. Wtedy to nam się też wydawało, szczególnie no jakoś tam w różnych jakichś okresach wydawało się nam to, że jest to dosyć zabawne, tak, kiedy nauczyciele, najczęściej nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili te lekcje i tam się czołgaliśmy się i uczyliśmy się zakładać maski gazowe i też je zdejmować i była to duża zabawa. Natomiast w tej chwili młodzi ludzie zupełnie nie mają takiej wiedzy, nie mają gdzie się schronić, bo tutaj też ta liczba schronów, która jest podana, to też ja bardzo Państwu oczywiście będzie, jak już mówiłam, link do tego. Natomiast w połowie lat 80. ubiegłego wieku Polska dysponowała schronami zdolnymi pomościć 5% populacji i były to zwykle podziemne bunkry bez klimatyzacji, ale za to ze stalowymi szafami, na maski gazowe, skrzyniami z piaskiem do gaszenia pożaru. I też pamiętam, że były tam jakieś, bo też mieliśmy na zajęciach, ale też nie wiem jakim cudem, i to akurat nie było w ogóle w związku z moim ojcem, ale z jakimiś kolegami z podwórka, gdzieś w jakimś schronie się też znaleźliśmy i pamiętam, że te wojskowe szare koce tam były i takie suchary wojskowe. Więc tych schronów też pewno nie było wystarczająco dużo, ale jak mówimy o 5%, tak, to mówimy głównie o mieszkańcach miasta, no bo też mieszkańcy wsi mieli bardziej piwnice, ziemianki, no i też byli mniej, powiedzmy, narażeni, powiedzmy, na coś takiego jak bombardowanie. I teraz, jeśli Państwo pozwolą, to też są tutaj różnego rodzaju dane,
Ale takim chyba najlepszym przykładem, który pokazuje, jak bardzo my jesteśmy niefrasobliwi, to jest przykład Szwajcarii. Państwa od lat neutralnego i państwa, które nie doświadczyło chociażby II wojny światowej. Tam ilość schronów jest taka, że ona jakby jeszcze 1 900 000, czyli prawie 2 miliony mieszkańców jeszcze z zapasem mogłoby się tam zmienić. Najwięcej w Europie, co prawda, starych jeszcze bunkrów jest w Albanii. Tutaj są też przykłady oczywiście i takich krajów, które no, mówi się teraz o największym zagrożeniu, czyli państw chociażby Finlandii czy też Norwegii. No i tam to są idące w kilkaset tysięcy. My tego nie mamy. No, to jest wynik innej kultury strategicznej. Zupełnie inaczej dla Szwajcarów, dla Szwedów, dla Norwegów, dla Finów jest czymś naturalnym. Posiadanie obrony cywilnej, służba w formacjach obrony cywilnej, budowanie schronów przydomowych, dbanie o zapasy wody, żywności, zapewnienie alternatywnych źródeł prądu, zapasów leków i tak dalej, i tak dalej. Ja też pamiętam lekcje przysposobienia obronnego, bo tak się ten przedmiot kiedyś nazywał. Miałem przyjemność mieć takie zajęcia z byłym z oficerem rezerwy Wojska Polskiego. To wszystko zniknęło praktycznie z polskich szkół. Oczywiście incydentalnie zdarza się, że nauczycielami edukacji dla bezpieczeństwa, bo tak się obecnie ten przedmiot nazywa, są oficerowie, czy byli żołnierze zawodowi, ale to jest zdecydowana mniejszość. To też jest oczywiście wynik ogromnej feminizacji zawodu nauczyciela, zwłaszcza w szkołach podstawowych i w szkołach średnich. Ten trend wypychania na przykład oficerów rezerwy, czy właśnie żołnierzy rezerwy doświadczonych z nauczycieli przysposobienia obronnego, bo trzeba skończyć studia podyplomowe z edukacji dla bezpieczeństwa, gdzie taki, powiedzmy, żołnierz czy oficer rezerwy ma ogromną wiedzę, którą mógłby spokojnie przekazać. Natomiast, tak jak mówię, ten przedmiot też jest bardzo mocno sfeminizowany, jeśli chodzi o nauczycieli. Ale to też widać po elicie politycznej. Wspomniała Pani o Szymonie Hołowni, który no, jest takim, można powiedzieć, bardzo zniewieściałym politykiem, który płacze nad konstytucją, który nigdy w wojsku nie był, a jego żona była. No właśnie. Jego żona. I to mamy te odwrócenie klasycznych ról. Tak, ale też myślę sobie, czy właśnie pan Szymon Hołownia, że to Szymon bardzo serdecznie pozdrawiam. Czy myślał na przykład chociażby o swojej żonie, która jest wojskowym i lata samolotami takimi? Myślę, że wiele wskazuje na to, że jest tak dużym egocentrykiem, że o tym nie myślał. Nie myślał o swojej rodzinie, chyba że myśli, że ma zabezpieczoną, że tak powiem, drogę ewakuacji na wypadek wojny, ale trzeba tutaj jasno powiedzieć, że jest to wielka nieodpowiedzialność ze strony, ja bym powiedział nawet mocniej, to mówię eufemistycznie, bardzo tak potocznie, że jest to nieodpowiedzialność, bardzo delikatnie, natomiast to się ociera wręcz o zdradę stanu. Wpychanie Polski do wojny, Polski absolutnie nieprzygotowanej, Polski i Polaków. Ja już absolutnie pomijam fakt, że w interesie państwa polskiego, w moim głębokim przekonaniu, w polskiej racji stanu, w polskim interesie narodowym nie jest wchodzić do żadnej wojny. Polska nie ma żadnego interesu, żeby wchodzić do wojny, czy z Rosją, czy z Białorusią, czy z jakimkolwiek innym krajem. Polska nie ma interesu, aby wysyłać naszych żołnierzy gdzieś tysiące kilometrów od naszych granic i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że Polska nie ma systemu obrony cywilnej, system alarmowania ludności w Polsce wygląda tragicznie. Tragicznie. System edukacji w Polsce wygląda tragicznie. Gdybyśmy wyszli na ulicę dzisiaj Warszawy i zapytali przypadkowych przechodniów, czy znają sygnały alarmowe, jak się zachować przy danym sygnale alarmowym, gdzie udać się, gdzie jest najbliższy schron, no to byłoby, podejrzewam, że ta wiedza byłaby tragiczna. Ta wiedza byłaby tragiczna. Do tego dodajmy, że Polska nie ma efektywnego systemu obrony powietrznej. Pamiętamy z listopada 2022 roku tragedię w Przewodowie. Pamiętamy tę rakietę pod Bydgoszczą, która w zupełnie niekontrolowany przez polską obronę powietrzną sposób no, przeleciała przez pół Polski, można powiedzieć. Czyli Polska tutaj nie jest przygotowana. Polska oddała całą masę sprzętu wojskowego, czołgi, bojowe wozy piechoty, samoloty, artylerię, pociski, karabinki. No, całe mnóstwo sprzętu zostało przekazane na Ukrainę, a
uzupełnienia tych zapasów nie ma. Owszem, są poczynione zamówienia za wielomiliardowe oczywiście zamówienia, za które my wszyscy zapłacimy, natomiast to, kiedy pojawią się dane czołgi czy dane armatohaubice, no jest oczywiście wielkim znakiem zapytania. Pytanie, dlaczego Polska ma kupować koreańskie armatohaubice, skoro produkujemy w Polsce kraby, no bo zostały przekazane właśnie na Ukrainę, co jest absolutnie sprzeczne w mojej ocenie z polską racją stanu. Ja, wie pani, pamiętam jeszcze czasy, bo ja się wychowałem w robotniczej dzielnicy Częstochowy na częstochowskim Rakowie. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców. I pamiętam, że w każdym bloku mieszkalnym, w każdej klatce było zejście do piwnicy, gdzie był schron. Gdzie był schron przeciwlotniczy, w którym znajdowało się urządzenie filtrowentylacyjne, gdzie znajdowały się ławki, gdzie znajdowały się maski przeciwgazowe, gdzie znajdowały się koce, gdzie znajdowały się zapasy wody, gdzie znajdowały się hydronetki do gaszenia pożarów, gaśnice. Oprócz tego oczywiście było wyjście ewakuacyjne z budynku, no, który mógł ulec zawaleniu, prawda? W przypadku bombardowania można było właśnie uniknąć tego zagruzowania. Natomiast to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, tworząc aplikację, którą stworzyła Państwowa Straż Pożarna, która mówi o tym, że w Polsce jest prawie czy ponad 240 tysięcy miejsc ukrycia na wypadek wojny, no to jest tak naprawdę fałszowanie rzeczywistości. Ale to i tak, gdyby nawet to była prawda, to i tak jest to mało. A poza tym tutaj bardzo wyraźnie się mówi o tym, że Straż Pożarna też nie jest do tego przygotowana, żeby akurat ona może gasić pożary, pomagać jakiejś tam ewakuacji, natomiast ale oczywiście, że tak. Ale to jest niewystarczające na czas wojny. Ale oczywiście, że tak. I pamiętajmy, że na czas wojny potrzebne są rezerwy materiałowe, potrzebne są drogi ewakuacji, potrzebna jest właśnie obrona cywilna, która będzie prowadzić ludzi do miejsc ewakuacji, czy prowadzić w ogóle ewakuację ludności z danego obszaru, która będzie dostarczać wodę, lekarstwa, koce, która ma amfibie, która ma wozy terenowe i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. Zresztą widzieliśmy w okresie wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość lockdownów, zupełnie zresztą nielegalnych, nie mających żadnej podstawy ustawowej, że ówczesna Agencja Rezerw Materiałowych nie dawała rady. Nie dawała rady. Widzieliśmy te zakupy respiratorów, ten handlarz respiratorami, który gdzieś tam podobno zginął w Albanii, że jego ciało skremowano, a okazuje się, że w Albanii nie ma krematoriów, prawda? Cała afera z Agencją Wywiadu, do dzisiaj nierozliczona. Zresztą Agencja Wywiadu jest tą agencją, to jest tą polską służbą, tą służbą specjalną w Polsce, która no, ma na swoim koncie całe mnóstwo afer, począwszy od tajnego więzienia CIA w Starych Kijkutach w latach 2003-2005, prawda, afera respiratorowa i cała masa. No i cóż, co zrobiono z Agencją Rezerw Materiałowych? Zmieniono nazwę, tak? Wprowadzono rządowe Centrum Rezerw Strategicznych. No i tu się absolutnie nic nie zmieniło tak naprawdę. No właśnie, bo chciałam zapytać też o to, bo ten artykuł przy wszystkich swoich mocnych stronach mówi głównie o tym, co PiS zrobiło, właśnie likwidując obronę cywilną, czy też czego nie zrobiło. Natomiast no, od października już minęło dobrych ileś miesięcy, też od grudnia i nie widzimy jakichś takich ruchów. A ja chcę Państwu przypomnieć, bo w którymś z programów mówiłam, a nie wiem, czy pan doktor też o tym wie. Kilka miesięcy temu pojawiło się też właśnie chyba w Gazecie Wyborczej, albo może nie w Gazecie Wyborczej, w każdym razie w jakiejś gazecie codziennej, takie triumfalne zdjęcia Rady Warszawy, można powiedzieć, przedstawicieli Rady Warszawy, triumfalnie zakupujących przejścia dla pieszych w okolicach placu na Rozdrożu. I właściwie jako argument trochę taki to jest to, co się, że jako tutaj też możemy, jako ten przeżytek PRL-u. I teraz na ile pan, zajmując się bezpieczeństwem, bo dla mnie to było takie też na takiej zasadzie, że zakupujemy coś i niby działamy na korzyść pieszych, ale czy dla pieszych przy tamtych zjazdach na wózki może powinno się po prostu też jeszcze windy oprócz tego zrobić?
nawet w takich codziennych warunkach, kiedy, nie wiem, pada deszcz i śnieg, albo jest potworny upał, a my stoimy na ulicy i nie zejdziemy sobie w chłodne miejsce. Zresztą miejsca te, które były bardzo kiedyś przed laty żyjące. Były tam sklepy, kawiarnie, w związku z tym też mogłyby też w razie jakiegoś bombardowania, czy też być jakimś prowizorycznym schronem. No, pamiętajmy jedną rzecz, że żaden schron, żadna armia, choćby była 300-tysięczna w marzeniach pana byłego ministra Mariusza Błaszczaka, choćby ona była milionowa, nie zapewni Polsce 100% bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, realne bezpieczeństwo Polsce, Polakom zapewnić może dobra, zrównoważona, racjonalna i realna polityka zagraniczna. Polityka wielowektorowa w oparciu o zasadę zero wrogów wśród sąsiadów. Bardzo trudno prowadzić taką politykę, ale jest to możliwe. Prowadzi to chociażby premier Viktor Orban na Węgrzech, jeżeli chodzi o politykę wielowektorową. Ale coraz więcej takich głosów też się pojawia w Europie. Tak, pojawia się coraz więcej. Oczywiście wiemy, że zero wrogów wśród sąsiadów, ta zasada nie jest do wdrożenia dopóki Ukraina nie zacznie penalizować banderyzmu, nie zburzy pomników Bandery, Szuchewycza i tak dalej, nie rozpocznie ekshumacji, nie upamiętni ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, ale myślę, że docelowo jest to możliwe do zrealizowania przy wymianie elit politycznych w Polsce. Natomiast fakt, że dzisiaj nie ma ustawy o ochronie ludności cywilnej i obronie cywilnej, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski była obstrukcja na ten temat i nie udało się tego zrobić. Ostatnie 30 lat. Ale jeżeli nawet jeszcze szerzej spojrzymy na to, to pytanie dlaczego? Gdzie jest powód tej nieudolności, tej niechęci, tego lenistwa albo złej woli? Ja myślę, że przyczyna... Myślę, że też, panie doktorze, mam nadzieję, że pan się ze mną w jakiś sposób zgodzi i też jestem ciekawa państwa komentarzy, że po latach zimnej wojny, kiedy nastąpiło takie rozprzężenie i psychologiczne, i polityczne, bo nawet, prawda, możemy powiedzieć, tak, już była Gruzja, już był 2014 rok, była Jugosławia, więc to też dawało do myślenia, że to ten koniec historii niekoniecznie nastąpił, ale myślę, że takie poczucie, że jest pokój i że ten pokój jest na zawsze albo na długie lata, to też mogło spowodować, że ta obrona cywilna i myślenie właśnie o tym, żeby te schrony raczej, bo ja nie wiem, gdzie te schrony, które były, to one zniknęły, znaczy też pewnie tak, były zakopywane w jakiś sposób. Ale nie ograniczajmy obrony cywilnej tylko do schronów. Przypomnijmy sobie powódź tysiąclecia z 1997 roku. Okazało się, że nie ma sprzętu, nie ma rozwiązań systemowych przede wszystkim, nie ma systemu kierowania zarządzaniem kryzysowym ani na szczeblu centralnym, ani na szczeblu lokalnym. Przypomnijmy sobie, ile trwało w Polsce wprowadzenie jakichkolwiek rozwiązań ustawowych, aby właśnie uregulować kwestie zarządzania kryzysowego. 10 lat. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym została uchwalona w 2007 roku. Aż 10 lat decydentom w Warszawie zajęło procedowanie jednej z najważniejszych ustaw dla naszego bezpieczeństwa. Bo gdybyśmy tak naprawdę każdego zapytali, czy próbowali przepytać, co jest dla niego istotne, to dojdziemy tak naprawdę, że dla każdego w pewnym, na takim podstawowym, fundamentalnym poziomie najważniejsze jest bezpieczeństwo. Bezpieczna Polska. Dlatego tak istotne jest i bezpieczeństwo żywnościowe, i bezpieczeństwo energetyczne, i bezpieczeństwo militarne, i bezpieczeństwo zdrowotne. Decydenci o tym kompletnie zapomnieli. Bo jak mówię, nie ograniczajmy tylko ochrony ludności cywilnej i obrony cywilnej do schronów. Pamiętajmy, że tych obowiązków jest znacznie, znacznie więcej. Aczkolwiek koniec historii, wiara w to, że Polska jest już bezpieczna po przystąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, okazała się zgubna. Zresztą opisują to doskonale amerykańscy profesorowie stosunków międzynarodowych, którzy pokazują, jak rozszerzanie Sojuszu Północnoatlantyckiego od 1999 roku, czyli odchodzenie tak naprawdę od umowy NATO-Rosja z 1997 roku w wielu aspektach,
I chociażby szczyt w Bukareszcie w 2008 roku, otworzenie drzwi dla Ukrainy i dla Gruzji, jak bardzo mocno eskalowało napięcie w Europie. Mówił o tym zresztą także wspomniany przez panią redaktor papież Franciszek, mówiąc o, odnosząc się do przyczyn eskalacji tego konfliktu na Ukrainie. Proszę Państwa, nie z tych wypowiedzi z ostatnich dni o tej odwadze białej flagi, ale jeszcze wcześniejszej, tak, w 2022 roku. Przetłumaczone jako tam szczekanie, czy tam ujadanie NATO pod drzwiami Rosji. Tak, i było to jako pewnego rodzaju skandal. Jeśli pan pozwoli i państwo, to też korzystając z tego artykułu, chociaż takich artykułów jest więcej, też pan redaktor Włodzimierz Kaleta w portalu samorządowym sprzed roku, bo 20 lutego 2023, również pisał właśnie akurat też o tych schronach, ale też o innych rzeczach. Czyli cóż, na poziomie też samorządowym było to zgłaszane i to już rok temu. Natomiast co tutaj się bardzo ważne, tutaj też pan redaktor z Gazety Wyborczej z takim ładnym nadtytułem Złotem nikt się nie naje i o generale Armii Amerykańskiej, dawnym dowódcy wojsk lądowych, który powiedział w styczniu brytyjskiego Daily Mail, że Rosja pokona Ukrainę i wywoła wojnę światową w ciągu półtora roku. I także zdaniem redakcji niemieckiego dziennika Bild, źródła wojskowe wskazują, że do zbrojnego konfliktu NATO z Kremlem dojdzie w 2025 roku. Jest to też artykuł ze stycznia. Czyli pojawiają się tego typu informacje, że ta wojna rzeczywiście może nastąpić, ale narracja w Polsce jest taka, że właściwie jak mamy pomóc właśnie ludności cywilnej, co jest najważniejsze, bo oczywiście stawia się kwestię tego, na ile polska armia nawet bez tych możliwości, których się pozbyła na rzecz Ukrainy i w tej narracji, że Ukraina walczy za nas, ale też w tej narracji, że no NATO nas obroni i w związku z tym nie mamy, no to jest, mówimy o kwestii wojska, ale cały czas zapominamy o tym, że jest ludność cywilna i tak, ona jest najważniejsza. Substancja narodowa, tak, biologiczna, to jest największe narażenie i z tym my... dzięki Bogu są właśnie takie artykuły, które mogą coś otwierać, dlatego że to, co pan mówi, to, co mówią też inni, jesteście nazywani, ja też, że zapraszam, właśnie tymi ruskimi onucami i że sprzyjamy polityce Rosji. No, ale... Jeszcze tylko, bo też państwu, będziecie państwo mieli link do artykułu, który ukazał się parę dni temu w Onecie. Jest to przedruk jednej z niemieckich gazet, która mówi właśnie też o pewnych, no, delikatnie nazywając, uchybieniach Unii Europejskiej dotyczących uzbrojenia Ukrainy, która no, spowodowała, że ciągle ta przewaga Rosji, jeśli chodzi o uzbrojenie, to jest 5-1, jeśli chodzi o Ukrainę. I Ukraina szuka jakby tych miejsc, gdzie może tej broni więcej kupić, dostać. Natomiast Rosja poradziła sobie z tym i nie tylko, że sami produkują, ale również bardzo rozwinął się handel między Rosją a Chinami i Iranem.
No to tak. No to kilka rzeczy poruszyłeś. Jest kilka wątków, ale one są bardzo istotne i one się rzeczywiście łączą w jeden istotny temat. Jeżeli chodzi o ten cytat, który pani redaktor przytoczyła, jednego z amerykańskich generałów, no to myślę, że mamy tutaj do czynienia z bardzo złożoną operacją, którą, mówiąc żargonem nieco akademickim, możemy nazwać kształtowaniem odbioru. Jest idea kształtowanego odbioru w walce informacyjnej, w walce sieciowej. Network to pojęcie fachowe właśnie z literatury amerykańskiej, która właśnie podejmuje te tematy. I to jest kwestia kształtowania opinii publicznej przy pomocy bardzo złożonych narzędzi, wykorzystując i służby specjalne, i media, i wielki kapitał, i dyplomację do tego, aby, no można powiedzieć, w pewien sposób promować określoną matrycę, określone spojrzenie na dany temat. Bardzo prosty przykład. Przed inwazją Stanów Zjednoczonych na Irak w 2003 roku William Walker, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, przekonywał na forum ONZ, że Irak ma, że Saddam Hussein pracuje nad bronią masowego rażenia. Dziś już wiemy z dokumentów, dziś już wiemy ze śledztw dziennikarskich, samego przyznania się Williama Walkera do błędu, że niczego takiego nie było. Natomiast no spójrzmy, jakie są skutki tego. Jeżeli Brown University, jeden z amerykańskich uniwersytetów, prezentuje publicznie program Costs of War, czyli koszty wojny, i możemy tam przeczytać, że po 2001 roku w wyniku interwencji amerykańskich zginęło ponad 900 tysięcy ludzi, no to mamy do czynienia tutaj z nieprawdopodobnym wręcz kłamstwem, bo Stany Zjednoczone przedstawiane są nam jako gołąbek pokoju, jako miłujący kraj wolność, prawda, krzewiciel demokracji, praw człowieka, pluralizmu, a za tym wszystkim kryją się amerykańskie bomby, za tym kryją się amerykańscy żołnierze, którzy dokonywali takich czy innych kryminalnych czynów, czy w Iraku, czy w innych państwach świata. Pytanie, co robili Amerykanie w tajnym więzieniu CIA w Polsce. Druga sprawa, no to mamy do czynienia z tego typu głosami, które eskalują napięcie. To, o czym mówi prezydent Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Radosław Sikorski, to nie jest głos silnej Polski. To jest głos słabej Polski, Polski zakompleksionej. Polski, która szuka poklasku na Zachodzie, która chce się przypodobać swojemu seniorowi w Stanach Zjednoczonych. Przecież i prezydent, i premier niedługo lecą do Stanów Zjednoczonych z okazji rocznicy, prawda, przystąpienia Polski do NATO. Wiemy doskonale, jest takie powiedzenie, że pies im głośniej szczeka, no tym bardziej się boi. Że pies, tutaj tak samo jak państwo, które czuje swoją wartość, politycy, którzy mają wysoką kulturę strategiczną, nie potrzebują grozić mocarstwu atomowemu. A to jakby znają swoje silne i słabe strony. To jest wyraz słabości. I tego typu głosy są odbierane na Zachodzie, także na tym właśnie kolektywnym Zachodzie, w Unii Europejskiej, w NATO, jako wyraz, no powiedziałbym, niezrównoważenia części polskiego establishmentu. Polscy politycy nie są niestety traktowani poważnie. I to jest bardzo istotne w kontekście najbliższych wyborów do Europarlamentu, które odbędą się 9 czerwca, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy czy na Platformę, czy na PiS, czy na dawne SLD, czy nową Lewicę, czy na PSL, partię bardzo obrotową, która wchodziła w koalicję z większością... bardzo elastyczną, tak, mówiąc kolokwialnie i bardzo tutaj tak delikatnie, to wszystkie te partie pookrągłostołowe, że je tak określę, prezentują jedną matrycę. No przecież po 22 lutego 2022 roku na polskiej scenie politycznej, tej parlamentarnej, nazwijmy ją, mamy tylko i wyłącznie do czynienia z partią wojny. Czy to jest Konfederacja, głosami pana Mencena czy Bosaka, czy mamy tutaj właśnie te partie, o których wspomniałem, ten popis, mamy partię wojny. W Unii Europejskiej zdecydowanie brakuje takiego głosu silnej Polski. Ale co to znaczy Polska silna? Polska silna to nie jest Polska, która będzie miała półmilionową armię czy milionową. To jest Polska, która jest wierna swojej cywilizacji, wierna jest tradycyjnym wartościom, która jest silna, jeśli chodzi o suwerenność kulturową, która potrafi wychowywać wartościowych ludzi, która ma rozwinięty system ochrony ludności cywilnej na wypadek klęsk żywiołowych, na wypadek awarii technicznych, na wypadek właśnie na przykład powodzi, prawda? Różnego rodzaju kataklizmów.
wielkich wypadków drogowych, katastrof w zakładach, prawda, przemysłowych. To jest silna Polska. Polska silna to jest Polska silna silna gospodarczo. Polska, która jest zwornikiem gospodarczym, hubem gospodarczym, która nie prześladuje polskich przedsiębiorców, która nie niszczy polskiego rolnictwa, która nie wpycha na polski rynek towarów z Ukrainy, które psują polski rynek, które nie spełniają wymogów, jeżeli chodzi wymogów jakości, które obowiązują w Polsce. To jest silna Polska. I ja bym bardzo sobie życzył, żeby właśnie 9 czerwca Polacy wybrali głos silnej Polski, nie głos słabej Polski, nie takich słabeuszy jak takich mięczaków jak Hołownia, ale wybrali właśnie głos silnej Polski, bo ten głos musi być słyszalny, bo tym zagrożeniem, które dzisiaj jest ogromne dla państwa polskiego, dla naszej suwerenności, jest na przykład federalizacja Unii Europejskiej, czyli likwidacja państw suwerennych. Cały Zielony Ład, ograniczanie mobilności Polaków, prawda? Cała elektromobilność i tak dalej, to zabija także, no można powiedzieć, naszą gospodarkę. Widzimy, co się dzieje w Warszawie, to zwężanie ulic, te koncepcja 15-minutowych miast, ideologia gender, agenda LGBT, wchodząca do szkół, wszechobecna w popkulturze, promowana przez wielki ponadnarodowy kapitał, to jest głos słabej Polski, a głos silnej Polski to jest właśnie ten głos, o którym powiedziałem, czyli państwo, silne państwo narodowe, wolny naród w silnym państwie narodowym. Panie doktorze, bo teraz trochę pan już mówił jako polityk, ale zaczął pan tę część swojej, że to, co Polska mówi, w jakiś sposób drażniąc tak powiedzmy naszego sąsiada ze wschodu, że nie jest to najlepiej widziane również przez Europę i Stany. Ale w tym momencie byłby to jakiś paradoks, bo jeżeli my mamy pewnego rodzaju kompleks, tak jak pan mówi, to powinniśmy mówić takim głosem, który tam na zachodzie się spodoba. A mówimy, chociaż jesteśmy najbliżej granicy, jesteśmy jednym z tych, oprócz tam powiedzmy państw bałtyckich i tam powiedzmy też Finlandii, to jesteśmy tym krajem, który jest zagrożeniem, i jeżeli my będziemy tak prowokować, choć są to słowa, to ktoś w takim razie, skoro nie jesteśmy na tyle suwerenni propagandowo, ideologicznie i tak dalej, to ktoś tam powinien pogrozić palcem, skoro sami sobie nie potrafimy powiedzieć i tej racjonalnej polityki wprowadzić, to dlaczego jest to również dobrze widziane, nie tylko w Polsce, bo rzeczywiście w Polsce jest jedna i to, że chociażby komentarze, które pojawiają się chociażby przy zapowiedzi takiego programu i rozmowy z panem o tym, że sprzyja się Rosji, więc widać, że ta narracja, ona się bardzo sprawdza. Dlaczego nie ma w takim razie jakiejś kontry z tamtej strony do polskich polityków, może tak spokojniej, może tak nie eskalujmy? To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że odpowiedź jest prostsza niż nam się wydaje. Politycy w Warszawie nie są ani w Moskwie, ani w Mińsku traktowani jako równorzędni partnerzy. Ja wiem, że to brzmi brutalnie, brzmi to, no ale bardzo realistycznie. Brzmi to brutalnie, dlatego że establishment rosyjski nie traktuje pana Hołowni, pana Sikorskiego czy pana Morawieckiego jako samodzielnych polityków. Polska jest traktowana, no chciałbym powiedzieć, jako junior partner, bo to bardzo ładnie brzmi, to upowszechniają handlarze strachem w Polsce. Mamy tych handlarzy strachem całkiem sporo. Wychodzą książki o nadchodzącej III wojnie światowej. Wielu takich jest, którzy właśnie mówią, że już trwa III wojna światowa. Robią na tym fantastyczny biznes. Dla nich bardzo korzystny, dla ich rodzin. Dla nas katastrofalny. Jeżeli spojrzymy na frekwencję na marszach pokoju, a mam przyjemność i zaszczyt organizować marsze pokoju. Niedawno, właśnie 10 marca odbył się taki bieżącego roku w Lublinie marsz, to widzę, że jakby liczba takich świadomych Polaków wzrasta, ale jest cała masa biernego jeszcze społeczeństwa. Dlatego apeluję zresztą
O udział w marszach pokoju, o pokazanie niezgody na wpychanie Polski do wojny, o jasne powiedzenie, to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę, no bo jeżeli jest przyzwolenie społeczne, a bierność bardzo często dla decydentów w Warszawie oznacza przyzwolenie, no to mamy taką sytuację, jaką mamy, a najbliższy marsz pokoju odbędzie się 1 maja bieżącego roku w Warszawie. W Warszawie także będzie możliwość dołączenia, będzie możliwość także przyjechania z innych części Polski i pokazania naszej niezgody. A pamiętajmy, że mocarstwa anglosaskie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania mają ogromny interes w tym, aby traktować kraje, tak nazwijmy to, Europy Środkowo-Wschodniej, czy kraje Trójmorza, jak mówią właśnie tutaj ideolodzy tej koncepcji, jako zderzak strategiczny. No po to powstała bukaresztańska dziewiątka, po to są takie inicjatywy jak Trójmorze, aby po pierwsze rozbijać nowy jedwabny szlak chiński, który miał wielką szansę być wielką cywilizacyjną szansą przede wszystkim dla Polski, a z drugiej strony naciskać na Rosję, na Białoruś. Widzieliśmy te wszystkie przejawy, próby ingerowania wewnętrzne sprawy Białorusi po 9 sierpnia 2020 roku, po ostatnich wyborach prezydenckich. No spójrzmy na przykład na misję Borisa Johnsona wiosną 2022 roku. Na Ukrainie, tak. Ukraińcy byli skłonni pójść na negocjacje, na rozejm, może nawet na podpisanie traktatu pokojowego z Rosją, ale to Boris Johnson, to ówczesny premier Wielkiej Brytanii, powiedział nie, zagrzał ich do walki, że otrzymają pomoc, że otrzymają sprzęt, pieniądze, wszelkiego rodzaju wsparcie, no ale Wielka Brytania nie wysłała tam swoich wielkich kontyngentów wojskowych, nie wysłała swoich czołgów, nie wysłała swoich dzieci na rzeź, nie przeznaczyła swoich obywateli na mięso armatnie w imię interesów hegemona amerykańskiego, a zrobiła to Ukraina. I niestety no, wiemy już, a przynajmniej przypuszczamy z książki pana redaktora Zbigniewa Parafianowicza, który stchórzył, no trzeba nazwać to wprost, stchórzył i nie przyszedł do pani programu, zasłaniając się oczywiście kwestiami politycznymi. To nie uchodzi dziennikarzowi moim zdaniem. Wiemy z tej książki, albo przypuszczamy, że żołnierze z Polski byli już w 2014 roku na Ukrainie. Mówimy tutaj o komponencie wojsk specjalnych. I to pokazuje, jak decydenci w Warszawie kompletnie nie liczą się ze zdrowiem i życiem nas, naszych dzieci, naszych bliskich, eskalując napięcie z Federacją Rosyjską, z mocarstwem atomowym. Federacja Rosyjska produkuje rocznie około 2 milionów pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Polska 30-40 tysięcy. Stany Zjednoczone do 1 miliona takich pocisków, do produkcji 1 miliona dojdą może w przyszłym roku. No to pokazuje ogromną dysproporcję, a przecież byliśmy karmieni bzdurami, no trzeba nazywać rzeczy po imieniu, zwyczajnymi kłamstwami, ordynarnymi przez pseudoekspertów, samozwańczych ekspertów, którzy nigdy w wojsku nie byli, a widzimy takich bardzo wielu właśnie pseudoekspertów wykreowanych przez media, czy przez może służby specjalne, czy były służby specjalne, którzy się wypowiadają, którzy mówili, że Rosjanie nie mają amunicji, nie mają rakiet, nie mają chipów do tych rakiet, że je wymontowują z pralek, z lodówek. No okazuje się, że I że sankcje ich zabiją. I że sankcje zabiją, że gospodarka się zadusi, że nastąpi rozpad Rosji. Byli nawet tacy samozwańczy eksperci od geopolityki, którzy mówili, że do czerwca bodajże, czy do lata 2023 roku Rosja się rozpadnie. Ja wie pani, ja pamiętam bardzo dobrze taką książkę wydaną przez Ośrodek Studiów Wschodnich. To były lata 90., druga połowa lat 90. Czy to były czasy pana Sienkiewicza wtedy? Nie pamiętam w tym momencie, nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, ale w każdym razie były to lata 90., powstała książka, której autorem był Wojciech Zajączkowski, późniejszy ambasador Polski w Moskwie i w Pekinie, który napisał książkę wydaną przez OSW pod tytułem Czy Rosja się rozpadnie do roku 2000? No dzisiaj to oczywiście budzi to uśmiech politowania tego typu publikacje. Ale wie pan, też trzeba jakieś zrozumienie, no bo też po rozpadzie Związku Radzieckiego Rosja rzeczywiście się w jakiś sposób rozpadała, tak? I chociażby takim symbolem tego były te dzieci ulicy, o których było ileś filmów dokumentalnych.
Więc nie, ja myślę, że wtedy tak się może wydawało, tak, że... Zwykłym ludziom pewnie się tak mogło wydawać, tak, jak najbardziej. Zwykłym ludziom z ulicy mogło się tak wydawać, ale poważnym analitykom to absolutnie nie przystoi. Znając historię Rosji dogłębnie, znając historię Związku Radzieckiego, wiemy doskonale, że nie poziom życia obywateli jest, wpływa na siłę państwa rosyjskiego, ale zupełnie inne kwestie strukturalne, systemowe, resorty siłowe, służby specjalne, od czasów jeszcze opryczniny Iwana IV Groźnego, Rosja ma ciągłość, państwowość rosyjska ma ciągłość resortów siłowych i to świadczy o sile Rosji. Tak, nawet w naszej poprzedniej rozmowie, do której Państwa odsyłam, nie chciałabym, żeby dużo rzeczy się powtarzało, chociaż oczywiście one się będą powtarzały, bo tutaj się niewiele zmieniło, ale też mówiliśmy o pewnym rodzaju... odwołując się chociażby do Konecznego i jego cywilizacji i ta cywilizacja turańska i też będąca jakby tym, że Rosjanin bardzo dużo jest w stanie wytrzymać i ten pamięć II wojny światowej jest w Rosjanach dużo mocniejsza niż pamięć II wojny światowej w Polsce. Oj, zdecydowanie. Chociaż byliśmy tak samo ofiarami. Doświadczeni bardzo mocno. Tak. Ale pamiętajmy, że właśnie bardzo wielu przedstawicieli świata nauki, świata kultury w Rosji nie może zrozumieć, dlaczego w Polsce odcięto się całkowicie, zerwano właściwie te wszelkie nici łączące nasze kraje. No przecież to jest czymś dla mnie niewyobrażalnym i absolutnie nieakceptowanym, że państwowe uniwersytety w Polsce po 24 lutego 2022 roku zerwały umowy ze wszystkimi uczelniami na wschodzie, że na wielu uczelniach w Polsce likwidowane są lektoraty z języka rosyjskiego. Jak my mamy rozumieć tamtą stronę? To wygląda wszystko tak, jakby rzucono wszystko na jeden stos. Włożono wszystkie jajka do jednego koszyka z napisem wojna. Zrywamy wszelkie relacje z Rosją, nie pozwalamy się Polakom uczyć rosyjskiego, nie dajemy takiej możliwości na państwowych uniwersytetach. No bo co? No właśnie, bo establishment pcha do wojny. To jest absolutnie niezrozumiałe i dlatego ja reprezentuję tę część środowiska, czy intelektualnego, czy politycznego, które mówi stanowczo nie. Nie zgadzamy się na zrywanie relacji z Rosją, ale też nie budujemy klęcznika w Moskwie. My nie budujemy klęcznika w Moskwie, bo uważamy, że można prowadzić asertywną politykę, politykę realistyczną, przy takim potencjale, jak ma Polska. Jeżeli może to robić premier Viktor Orban, premier 10-milionowego państwa, które jest członkiem NATO, jest członkiem Unii Europejskiej, ma poprawne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a oczywiście poprawne relacje także w Unii Europejskiej, przeplatane różnymi, oczywiście mniejszymi czy większymi kryzysami, ale jednocześnie... Ale nie wyrzucili, a jednocześnie rozwija relacje z Federacją Rosyjską, dzięki czemu ma tani gaz, dzięki czemu ma elektrownię jądrową, 10-milionowe państwo ma elektrownię jądrową w PAKS, wybudowaną przez Rosatom. I kilka tygodni temu zostały podpisane aż dwie umowy o bezpieczeństwie z Chińską Republiką Ludową. Rozwijane są kontrakty gospodarcze z Chinami, z Rosją, z Unią Europejską, z Turcją, ze Stanami Zjednoczonymi. Prowadzona jest polityka wielowektorowa. Dlaczego jest to niemożliwe w Polsce? To jest kwestia tylko i wyłącznie, powiedziałbym, kultury strategicznej, a właściwie jej braku i bardzo silnej wasalizacji elit III Rzeczpospolitej przez amerykańskie służby specjalne i przez brytyjskie służby specjalne. Co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości po sprawie tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach, które po dziś dzień nie zostało rozliczone. Mamy wielu, także na ulicach Warszawy, pseudoobrońców demokracji, którzy krzyczą konstytucja, a ja nie widziałem, żeby w latach, powiedzmy, 2006, 2007, jak już wyszła informacja na temat tego, co robiono z ludźmi na terenie właśnie ośrodka kształcenia kadr wywiadu w Starych Kiejkutach, aby ci ludzie protestowali, no bo przecież Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta w 1997 roku nie pozwala na przetrzymywanie bez wyroku sądu, więzienie bez wyroku sądu i na tortury. To Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller złamali konstytucję i trzeba o tym mówić jasno. Państwo polskie, ale nie tylko ci politycy, także cała rzesza funkcjonariuszy, oficerów Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest za to odpowiedzialna. Ja wiem, że wielu polityków się w Polsce boi o tym mówić, bo o opcji zero w służbach specjalnych nie
ma takich, takich partii w parlamencie, które by o tym mówiły. I to jest też opcja zero. Opcja zero polega na stworzeniu nowych służb specjalnych. Od przecięcia, można powiedzieć, bardzo ostrym nożem, odcięcia się od tych kadr, które były zwasalizowane wcześniej przez Moskwę, a obecnie przez Waszyngton. Ja chcę takie tylko pytania powiedzieć. Się pojawią, bo też Pana udział w właśnie tam likwidacji WSI będą w drugiej części naszego programu, czyli kiedy będę prosiła Pana w imieniu naszych widzów o odpowiedzi na ich pytania. Ja bym chciała zwrócić uwagę jeszcze na, bo poprzednim razem dużo mówiliśmy właśnie na tytuł, bo propaganda czy prawda, też damy ten Pana artykuł, w którym Pan wspomina, też jakby zaczynając od motta Orwella, czyli że kłamstwo w Czy kłamstwo, tak jak sobie nawet to, w czasach kłamstwa, to jest też parafraza, bo skróciłam, w czasach kłamstwa prawda jest czynem rewolucyjnym i tam Pan o tej narracji mówi. Ale ja się tego zastanawiałam, ta narracja w ostatnich latach i tam ostatnich traktując powiedzmy, że kilkunastu, że kiedyś narracja w stosunku do Rosji, ona na przykład była narracją, która różniła Prawo i Sprawiedliwość z Platformą Obywatelską po katastrofie smoleńskiej, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wskazywało, tak, szczególnie tam pan jakby twarzą tego Antoni Macierewicz, ale nie tylko, było o tym, że był to zamach, no a z kolei Donald Tusk jakby uspokajał i że te stosunki z Rosją jednak no nie powinny takie być. Oczywiście potem posługiwanie się przez Prawo i Sprawiedliwość zdjęciem Donalda Tuska z Władimirem Putinem gdzieś na jakimś moście czy molo, już nie pamiętam, i że oni tam się dogadali, albo że jak tam się obejmują, no to, że coś z uśmiechem szepcze Donald Tusk, więc wtedy to się różniło, czyli Platforma bardziej jakby uspokajała w tej sprawie i jedni i drudzy mieli dobrą narrację wtedy wyborczą innego rodzaju. Dzisiaj możemy powiedzieć, że zmieniły się rządy, a ta narracja w stosunku do Rosji jest taka sama. Ja też bym chciała przypomnieć, mamy oczywiście 2014 rok, gdzie też jest podobna narracja i pominęłam może w drugiej części, powiemy też o wyborach prezydenckich, też panu prezydencie Janukowiczu, jak to tam się zakończyło, ale chciałabym zwrócić uwagę, i to już kiedyś Państwu przypominałam, jest teraz dość trudno znaleźć w internecie, ale mamy rok 2018 i są to jakieś zawody piłkarskie w Rosji, gdzie już jest 4 lata po inwazji Krymu. I większość państw jest, a nawet jest, gdzieś był taki film, który pamiętam, że widziałam, gdzie są przywódcy państw europejskich, którzy bardzo chwalą o tym, jak Rosja świetnie zorganizowała te igrzyska piłkarskie. Są wypowiedzi też były polskich kibiców, którzy pojechali do Rosji i jak byli serdecznie przyjęci. Więc to się też, to nie jest, nie powiedziałbym, że to jest ciągłość. Tutaj nie ma konsekwencji, jeżeli się temu przypatrzeć, jakie są tego korzenie, bo dzisiaj absolutnie jest to absolutnie jednoznaczne, że ktoś, kto mówi przeciwko wojnie się wypowiada na Ukrainie, sprzyja Rosji i pewne konsekwencje, które Pan ponosi, ja w jakim stopniu też, ale też kiedy rozmawialiśmy chyba jeszcze właśnie to półtora roku temu, Pan był chyba jeszcze wykładowcą wtedy i już Pan nie jest. Tak, nie jestem. Tutaj widać, że zostały podjęte działania systemowe, to trzeba jasno powiedzieć, systemowe, dotyczące po prostu prześladowania osób, które głoszą hasła propokojowe.
Te prześladowania, to nękanie odbywało się wszystko pod szyldem, no właśnie, zwalczania nie wiadomo kogo, bo ukuto i służby specjalne w Polsce wypromowały pojęcie ruski honus, bo widzieliśmy zorganizowaną farmę troli, chociażby w serwisie Twitter, obecnie w serwisie X, próbowano zaszczuwać te osoby. Ja powiem szczerze, że na mnie nie spadło tyle hejtu po wywiadzie z ambasadorem Rosji, panem Siergiejem Andrzejewem, który przeprowadziłem w kwietniu 2022 roku, co po utworzeniu polskiego ruchu antywojennego. Wtedy rozpoczęła się całe polowanie z nagonką. Bo ono było też sprzęgnięte z precz amerykanizacji Polski, więc myślę, że to... No, pamiętajmy, że to był luty 2023 roku i wtedy, kiedy ogłosiłem powstanie polskiego ruchu antywojennego, rozpoczęło się całe, tak jak powiedziałem, polowanie z nagonką, czyli media głównego nurtu i Gazeta Wyborcza wspomniana przez panią poświęciła, chyba jeśli dobrze pamiętam, 5 stron aż polskiemu ruchowi antywojennemu, zaczęły nas atakować, co jest absurdem, no bo przecież polski ruch antywojenny głosi hasła tak dla pokoju, nie dla wojny. Ani polski ruch antywojenny, ani Partia Bezpieczna Polska, ani ja osobiście jako Leszek Sykulski nigdy nie popierałem rosyjskich działań na Ukrainie, nigdy nie popierałem wojny napastniczej. Co więcej, ja jestem przeciwnikiem wojny. Ale właśnie, bo to jakby, wydaje mi się, że to za mało brzmi, bo też wśród komentarzy, które pojawiły się u naszych widzów i też pytań, że jeżeli pan rzeczywiście jest tak przeciwko wojnie na Ukrainie i przeciwko wojnie, która mogłaby wybuchnąć w Polsce, dlaczego pan się tutaj zwraca do polskich władz, a dlaczego pan nie powie to do władz rosyjskich, które one wystąpiły z agresją? I stąd się bierze też to, że się traktuje takie osoby jak pan, jako te właśnie ruskie onuce, które pan wspomniał. No tak, ale pamiętajmy, że takie etykietowanie, tego typu działania, a zwłaszcza zorganizowane przez system, przez służby specjalne, przez aparat państwa, zastraszanie, nękanie, dekompozycja środowisk, ma to swoją nazwę, ma to swoją fachową nazwę. To się nazywa Zersetzung z języka niemieckiego, dekompozycja, i zostało stworzone przez Stasi, przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa, przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w dawnym NRD, czyli w komunistycznych Niemczech, do nękania opozycji antykomunistycznej. I nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że władza za czasów Prawa i Sprawiedliwości prowadziła Zersetzung wobec właśnie środowisk propokojowych, środowisk antywojennych. Tego typu etykietowanie, tego typu właśnie nękanie jest tego przykładem. Ja chciałem jeszcze raz podkreślić, ja jestem przeciwnikiem w ogóle przemocy, już nawet nie abstrahując od wojny. Jestem przeciwnikiem przemocy w relacjach międzyludzkich. Jestem przeciwnikiem przemocy w relacjach międzynarodowych. Jestem przeciwnikiem wojny. Absolutnie nie popieram tego, co się dzieje na Ukrainie. Absolutnie. Odcinam się od tego. Absolutnie tego nie popieram. Ale jednocześnie staram się zrozumieć jako badacz, bo to, że nie jestem wykładowcą, nie znaczy, że przestałem być badaczem, że przestałem być analitykiem. Prowadzę chociażby swoje działania analityczne, swoje działania badawcze, także współpracę międzynarodową w tym zakresie w swojej fundacji, którą powołałem w ubiegłym roku, POLPRI, czyli Polski Instytut Badań nad Pokojem. POLPRI od Polish Peace Research Institute. I mamy bardzo szerokie kontakty, jeśli chodzi o środowiska badające pokój. I prawda to nie jest tak, że sytuacja jest tutaj absolutnie taka, że mamy złą, najgorszą Rosję i wspaniałe Stany Zjednoczone. No proszę sobie wyobrazić sytuację, że to Rosja na przykład w Meksyku tworzy 12 potężnych baz wywiadowczych, prowadzi działania hybrydowe przeciwko Stanom Zjednoczonym, że to Rosja razem z... Może nie w Meksyku, tylko na Kubie na przykład. Że to Rosja razem z Chinami zaprasza Kanadę do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, albo że Rosja zaprasza Kubę do ODKB, do rosyjskiego NATO, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, i ponownie chce rozmieścić rakiety, które mogą dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych na Kubie. Pamiętamy kryzys kubański z 1962 roku. Jak zachowałby się rząd w Waszyngtonie, gdyby miał groźbę rozmieszczenia kontyngentów wojskowych w Kanadzie, w Meksyku, na Kubie?
prawda? Jak Stany Zjednoczone by zareagowały? Ja sądzę, że w Meksyku rozpoczęłaby się kolorowa rewolucja inspirowana przez CIA, a w Kanadzie mogłoby dojść do wysłania kontyngentu wojskowego i rozpoczęcia amerykańskiej specjalnej operacji wojskowej w imię demokracji, praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Mechanizmy geopolityki są o wiele bardziej skomplikowane, niż nam się je próbuje przedstawiać. Ja w żaden sposób nie usprawiedliwiam działań Rosji na arenie międzynarodowej, bo ja nie jestem adwokatem Rosji. Ja jestem za normalnymi relacjami handlowymi, gospodarczymi, kulturalnymi, za tym, abyśmy handlowali z Białorusią, Rosją, abyśmy kupowali tani gaz, tanią ropę, abyśmy mieli tani prąd, abyśmy mieli elektrownię jądrową, żebyśmy mieli most energetyczny z Białorusią i Rosją. Dlaczego nie? Co stoi na przeszkodzie? Nie mamy żadnych... Te kwestie historyczne zostały wyjaśnione w większości. Prezydent Rosji przeprosił za zbrodnię katyńską, przekazał akty, przekazał archiwa. Prawda, jeżeli chodzi o mauzoleum katyńskie, no ono jest godne. A spójrzmy, co się dzieje na Ukrainie, gdzie są prowadzone ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, a nie są prowadzone ekshumacje bestialsko pomordowanych kobiet i dzieci, Polaków bestialsko pomordowanych na Wołyniu. Jeżeli prezydent Duda, jeżeli premier Morawiecki składają w szczerym polu wieniec, to jest to upokarzające dla mnie jako dla Polaka, myślę, że dla nas jako dla narodu, i to pokazuje, jak niską rangę ma Polska dzisiaj na arenie międzynarodowej, że nie jest w stanie wymóc na Ukrainie ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, że nie jest w stanie upamiętnić tego, nie jest w stanie przeprosić, zadośćuczynić rodzinom ofiar. No, mamy sytuację absolutnie absurdalną po prostu. No tak, ale też tłumaczenie się polskich elit, że to teraz nie jest czas na to, żeby te krwawe zaszłości historyczne teraz wyjaśniać, i że dla Ukrainy teraz też nie jest to czas, żeby rezygnowali ze swoich bohaterów narodowych, ponieważ ich narracja właśnie wzmacniająca ruchy chociażby właśnie banderowców jest czymś, co ich zagrzewa też do boju. No to pytanie, co się stanie, jeżeli... Abstrahując od tego na chwilę to, o czym pani powiedziała, ale gdy wojna prędzej czy później się kończy. Skończy się. Ta wojna także się kiedyś skończy. Każda wojna kiedyś się kończy. Jeśli niepokojem, to rozejmem. Co się stanie, jeżeli Ukraina tę wojnę przegra? Moim zdaniem już tę wojnę przegrała. Czy teraz jesteśmy na etapie, rozumiem, wojny pozycyjnej, która... No nie, Rosjanie mają ewidentnie inicjatywę. Żadna kontrofensywa ukraińska nie nastąpiła latem 2023 roku, co przewidywali ci właśnie pseudoeksperci wojskowi czy geopolityczni w Polsce. Natomiast mamy sytuację, w której Ukraina tę wojnę przegra. Kogo oskarżą Ukraińcy, ukraińscy nacjonaliści o przegraną, o ruinę gospodarczą, o ruinę infrastrukturalną, o wyjazd milionów Ukraińców, o skurczenie się demograficzne, gospodarcze Ukrainy? Będą szukali wroga, bo jakby znamy z dziejów nacjonalizmu czy z dziejów szowinizmu, znamy te mechanizmy. Szuka się wroga, aby na niego zrzucić odpowiedzialność. Ale dlaczego? Bo rozumiem, że pan sugeruje, że ten wrogiem będzie Polska, a dlaczego nie Rosja akurat? Dlatego, że Rosja jest silna i Rosja w tę wojnę wygra. Natomiast Polska jest słaba, czego dowodzi zachowanie elit w Polsce, takich jak Pawła Kowala na przykład, który w mojej ocenie jego wypowiedzi, jego zachowanie sprzyja przede wszystkim Ukrainie, a nie państwu polskiemu. Jeżeli, zresztą pani były gość, Łukasz Jasina, były rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego, to tak naprawdę oddał istotę rzeczy. No, jeżeli się przekazuje za darmo przez Orlen paliwo, jeżeli się świadczy za darmo opiekę medyczną milionom Ukraińców, jeżeli się otworzyło drzwi dla milionów Ukraińców, którym się przekazało setki miliardów złotych, nie 100 miliardów, jak powiedziała Konfederacja, to jest o wiele więcej, które ponosimy chociażby w kwestiach zakupu nowego sprzętu wojskowego, który został za darmo, ten stary sprzęt oddany, czy stary, no sprawny sprzęt został oddany Ukrainie, no to jak jesteśmy traktowani? Wspomniany redaktor Parafianowicz nazwał to w swojej książce Polska na wojnie. Nazwał to. Ukraińcy traktują Polaków jako łochów, a łoch po ukraińsku to jest frajer.
Dużo tych wątków. Jestem bardzo ciekawa oczywiście Państwa zdania i proszę tutaj o komentarze, bo nie chciałabym też, jak zawsze podkreślam, staram się być przezroczysta dla naszego gościa i dla Państwa. W związku z tym czekam na Państwa komentarze. Powiedział Pan taką rzecz, która dość ważna, może nie aż tak bardzo ważna, ale wybrzmiała u Pana, żeby tak Pan jakby w kontrze kilka razy Pan powiedział pseudo geopolitycy, którzy tutaj mówią o tym, czy mówili od początku tak, że Ukraina wygra tę wojnę i też tę narrację stwarzali. Ma Pan tutaj konkretne osoby na myśli? No nie chciałbym etykietować. Ja nie jestem z takich, którzy będą tutaj etykietować, czy robić reklamę takim czy innym pseudoekspertom. Jeżeli ktoś nigdy w wojsku nie był, a lansowany jest jako wielki ekspert od wojny, od wojskowości, no to mamy postawioną sytuację absolutnie na głowie. No tak? Więc doskonale wiemy. No ale oczywiście z osób, o których mogę powiedzieć, no bo ja osobiście znam i uczestniczyłem w debatach, i którego nie uważam za pseudoeksperta od geopolityki, ale uważam, że szkodzi po prostu polskiej racji stanu i szkodzi polskiemu narodowi. To jest dr Jacek Bartosiak i jego firma Strategy and Future. To, co robi pan Marek Budzisz, lansując koncepcję federalnego państwa polsko-ukraińskiego, no to jest moim zdaniem absolutnie sprzeczne z polskim interesem narodowym. To, co mówi Jacek Bartosiak o kwestii przygotowywania się do wojny z Rosją, no już od wielu lat to słyszymy, zresztą w swojej książce też w jednej ze swoich książek opisywał taki scenariusz wojny Polski z Rosją, no to jest nic innego jak prezentowanie amerykańskiego punktu widzenia, czyli tworzenia z Polski zderzaka strategicznego. Problem polega na, wie Pani na czym? Że Jacek Bartosiak nigdy nie był w Wojsku Polskim. Poza przyjmowaniem przez generała Rajmunda Andrzejczaka w sztabie generalnym i oglądaniem sobie wojska na placu Marszałka Piłsudskiego, to tego wojska nie zna. Ja to wojsko znam, bo jestem porucznikiem rezerwy Wojska Polskiego, uczestniczyłem w bardzo wielu szkoleniach rezerwistów, w bardzo wielu ćwiczeniach i wiem, jak katastrofalnie wygląda stan szkolenia rezerw w Polsce. Katastrofalnie. Ja nie chciałbym być w skórze tych polityków, którzy wepchnęliby Polskę do wojny, bo trudno mi powiedzieć, jakby się zachowali wtedy rezerwiści. Tutaj zachowam pewną ostrożność procesową i nie pójdę dalej w tych stwierdzeniach, ale myślę, że ludzie inteligentni zrozumieją, o czym tutaj mówię i myślę, że politycy powinni w Warszawie zdecydowanie bardziej ważyć słowa, bo Polska nie jest do żadnej wojny przygotowana i w sytuacji hekatomby ludności cywilnej gniew ludu może się bardzo mocno obrócić przeciwko rządzącym. Chciałabym tak, żebyśmy wzięli głęboki oddech, bo bardzo w uniesieniu rozmawiamy, ale jednocześnie kontynuować są rozmowy, co prawda rozmawiamy o wojnie, w związku z tym podnosi się ciśnienie. Ale pamiętam taką, nawet to nie była debata, tylko taki komentarz, on chyba był w Polsat News, kilka tygodni po wybuchu wojny na Ukrainie i jedna z osób, nie był to pan Jacek Bartosiak, ale jedna z osób właśnie ze Strategy and Future była proszona do studia, też nie wiem za bardzo, i jeden też z generałów, chyba już też generałów rezerwy. I najpierw bardzo tak ochoczo i pełen pewności siebie wystąpił człowiek właśnie ze Strategy and Future i dla laika, nawet jeżeli przeczytał Klauzewica i parę rzeczy tak o defensywie Kutuzowa, to mógłby się nie zorientować. I tam ze strony właśnie tego człowieka, oczywiście cywila, powiedziane, jakie formy strategiczne mogliby Ukraińcy, na przykład okrążając Kijów ze wszystkich stron, żeby nie dopuścić. I bardzo barwnie o tym mówił. Natomiast potem właśnie ten generał, który starał się też nie urazić swojego przedmówcy, wykazał, że jeżeli wszystkie wojska ukraińskie by otaczały, to kto by zabezpieczał tyły i
Już by, pomijając to wszystko, to bardzo pokazało, jak wojskowy inaczej widzi niż coś, co jest pięknie przedstawiane, bo ja zresztą bardzo lubię słuchać pana Jacka Bartosiaka, bo on pięknie mówi, on stworzył język swój własny, więc to brzmi bardzo pięknie. No tak, Jacek Bartosiak ma to do siebie, że jest rzeczywiście świetnym gawędziarzem, tylko gawędziarstwo nie ma wspólnego nic z nauką, nie ma nic wspólnego z taką twardą analityką, tylko jest po prostu tworzeniem właśnie swojej narracji, swojej wizji, pewnie jakiejś marzycielski. Ja nie odbieram doktorowi Bartosiakowi patriotyzmu. Broń Boże, uważam, że jak najbardziej może być polskim patriotą, natomiast jego działania są absolutnie oderwane od realizmu i są szkodliwe po prostu dla polskiej racji stanu i dla polskiego interesu narodowego, bo tacy ludzie, którzy nigdy w wojsku nie byli, którzy nie znają słabości polskiego systemu obronnego, nie mają fachowej wiedzy, szkodzą, mówiąc o tym, że Polska może walczyć z mocarstwem atomowym. Widzi pani, ja, czy moje środowisko intelektualne, czy polityczne, utrzymujemy kontakty z ludźmi kultury, z ludźmi nauki, z dziennikarzami z Rosji, z Białorusi. Absolutnie się tego nie wstydzimy. Znaczy, utrzymujemy też kontakty i ze Słowakami, z Węgrami, z Austriakami, z Niemcami, czy z Francuzami. To jest jakby oczywista sprawa. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Powinien pan od razu to... Ale nie z ukraińskimi nacjonalistami, żeby była pełna jasność. Prawdziwy ukraiński patriot gardzi banderowcami. To też podkreślmy, że prawdziwy ukraiński patriota gardzi banderowcami, gardzi ukraińską powstańczą armią, czy organizacją ukraińskich nacjonalistów, czy takimi ludźmi jak Bandera czy Szuchewicz. My utrzymujemy, także jako partia, jako Bezpieczna Polska, utrzymujemy kontakty z Rosjanami, czy z Białorusinami. Całkiem niedawno delegacja partii Bezpieczna Polska była na dużym kongresie w Moskwie, gdzie rozmawiali nasi działacze i z ministrem Siergiejem Ławrowem, i z panią Marią Zacharową, rzeczniczką Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także z partnerami, z przedstawicielami innych partii politycznych z Europy, którzy się pytali, co się w Polsce dzieje, co się stało z Polską, gdzie takie kraje jak Słowacja, jak Węgry prowadzą racjonalną, mądrą politykę, a w Polsce jest pchanie do wojny, gdzie każdy wie, jak to się skończy. Czy jest jedna jedyna obowiązująca rzeczywiście mainstreamowa narracja, nie tylko mainstreamowa. Jak powiedziałam o tych wojskowych i też o tym Strategy and Future, i pan też kilkakrotnie właśnie odwoływał się do tych geopolityków, różni zresztą, bo też państwo, którzy oglądaliście rozmowę z redaktorem Łukaszem Warzechą, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, to tam też cytowałam bardzo interesującą rozmowę. Jeżeli wtedy państwo nie zobaczyliście, to proszę zerknąć tam na link do rozmowy redaktora Walenciaka z Przeglądu z profesorem Góralczykiem. I też było też właśnie i o sankcjach, i też odwoływałam się do innych rzeczy, ale kwestie wojskowe i kwestie konsekwencji, to pozwolę sobie coś takiego półprywatnego, ale w jaki sposób nasz wiążącego. W maju ubiegłego roku odbywało się takie doroczne, chociaż tam z przerwą ze względu na lockdown, spotkanie Patronite. I wiem, że Patronite przestał z panem współpracować, z pana programem. I na tych uroczystościach były różne debaty. Ja byłam też jedną z osób, która brała akurat udział w debacie dotyczącej tak zwanej reklamy politycznej, czyli trochę związanej z wolnością słowa, że Unia Europejska chce takie właśnie kanały, trochę jak nasze, czy też kanały, które nie są, są indywidualnymi kanałami, zlikwidować pod hasłem takim, że te, które mogą wpłynąć na wyniki wyborów. I też tutaj gościem mój był pan mecenas Okoń. O tym rozmawialiśmy i potem właśnie Patronite i też ta rozmowa dalej się ciągnęła. Ale to są tylko jakieś tam dygresje.
Natomiast jedna z debat, która się tam odbywała, i ja w przerwie wyszłam i nie przychodziłam na tę debatę, była to debata kilku osób, ale był tam również jeden z takich bardzo medialnych generałów. Ja akurat wróciłam w tym momencie, kiedy ta debata trwała, i czy powinno się i czy w ogóle można takie osoby jak dr Sykulski zapraszać do programu i dawać się wypowiadać. I ten z generałów mówił, że absolutnie nie, że jesteśmy w sytuacji no jakby takiej no, wzmożenia sytuacji wyjątkowej, stanu wyjątkowego właściwie, i w związku z tym narracja powinna nie być przeciwko w jakiś sposób Ukrainie, czy też no, być jednoznaczna, absolutnie żadnych niuansów, jednoznaczna. Ja sobie siedziałam na schodach wtedy i nagle zostałam wywołana przez prowadzącego, że jest tutaj chyba z nami pani Monika Jaruzelska, która właśnie rozmawiała z doktorem Sykulskim. No i co ja na ten temat sądzę? No i ja powiedziałam, że przeprowadziłam tą rozmowę i przeprowadziłabym ją ponownie, no bo uważam, że potrzebny jest wielogłos. No i tak troszkę gryzłam się w język, no bo był tam pan generał szanowany, zresztą przeze mnie również szanowany, który właśnie tak się wypowiadał, a ja jako Monika Jaruzelska chciałam powiedzieć tak, że ja pamiętam, pan generał chyba też, kiedy to o tym, co można mówić w mediach, decydowali generałowie. No i chyba to nie jest taki czas. A jednocześnie, no właśnie, i wyszłam potem stamtąd, jeszcze już się tam kończyły te uroczystości, i jechałam do domu i myślałam sobie tak, to już jest mój koniec, też pewno nie będę miała współpracy z Patronite, którą sobie bardzo cenię. No i wracam taksówką do domu, przeglądam sobie tutaj, nagle mi wyskakuje, że Jaruzelska dostaje nagrodę Patronite za program YouTube. To tak tylko. No tak, ale takich głosów rzeczywiście cenzorskich nie brakuje. Chciałam się dowiedzieć właśnie, kiedy Patronite pana poinformował, że rezygnuje ze współpracy. Nie uargumentowano tego w żaden sposób. W żaden sposób, i to jest. Ja oczywiście korzystam także ze wsparcia moich patronów, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję, którzy oczywiście już nie wspierają mnie przez Patronite, ale chociażby przez Buy Coffee, czy przez Zrzutkę, czy indywidualnie. I no, to pokazuje, w jakim systemie żyjemy. Na Zachodzie nazywa się to cancel culture, czyli no, możemy to w wolnym tłumaczeniu nazwać kulturą wykluczenia. Czyli każdy, kto wychodzi spoza tej matrycy narzuconej odgórnie, jest wypychany z systemu. Wypychany z systemu. I dlatego tak ważna jest gotówka. Bardzo ważna jest gotówka. Przechodzimy do tej kwestii, no bo pamiętamy przecież chociażby kierowców ciężarówek w Kanadzie, którzy protestowali przeciwko lockdownom i którzy byli odcięci od bankowości elektronicznej, jak w ramach represji politycznych. Więc nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że ktoś, kto będzie przypominał o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim, czy będzie mówił o tym, że z Rosją trzeba normalnie handlować. Tak jak powiedziałem, ja nie jestem za tym, żeby budować klęcznik w Moskwie, bo ja nie widziałem, żeby premier Orban czy Peter Szijjártó, szef węgierskiej dyplomacji, byli na klęczniku w Moskwie. Ja uważam, że trzeba po prostu normalnie handlować, normalnie współpracować, ale takie osoby przy likwidacji gotówki mogą być wykluczone z systemu także chociażby jeżeli chodzi o płatność. Dlatego ja bardzo wysoko sobie cenię na przykład takie osoby jak pan Andrzej Poneta z Watahy Głosu Obywatelskiego, redaktor naczelny Głosu Obywatelskiego, który rozpoczęła całą akcję Brońmy Gotówki. Brońmy Gotówki, prawda? Tak dla złotówki, tak dla gotówki. Bardzo wysoko sobie cenię Krzysztofa Tołwińskiego z partii Front, który jeździ na Białoruś, który był teraz na obserwacji wyborów na Białorusi i z podniesionym czołem mówi, że tak. I widzi pani, dochodzi też do konsolidacji takich środowisk. My się też nie dajemy zastraszyć. Czy Wataha Głosu Obywatelskiego, czy Partia Front, czy Partia Bezpieczna Polska, czy organizacje rolnicze, nauczycielskie powołały na przykład koalicję Głos Silnej Polski. Zjednoczyliśmy się, Głos Silnej Polski. Ja zapraszam wszystkich wolnych Polaków do współpracy, wszystkie partie polityczne, organizacje, które chciałyby. Ale do mainstreamu przedostali się tylko rolnicy tak naprawdę. Do mainstreamu przedostali się tylko rolnicy.
Ale może Państwo wiecie, bo bym chciała, żebyśmy powoli kończyli tę część i w drugiej części znajdziemy, ale tak byśmy zrobili taką klamrę, kiedy Pan powiedział o gotówce. I ja bym chciała jeszcze raz wrócić do tego bardzo merytorycznego, w żaden sposób nie ideologicznego i niepropagandowego tekstu redaktora Głuchowskiego z Gazety Wyborczej dużego formatu, czyli jak nie szykujemy się na wojnę. I to, czym Pan powiedział o gotówce. Teraz wyobraźmy sobie, że wszystko jest tylko elektroniczne, a nie mamy prądu. I też polecając Państwu ten artykuł, to tutaj bardzo dużo rzeczy, jakbym chciała tutaj cytować, to tutaj pozaznaczałam bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale też taka jedna charakterystyczna rzecz. Pan redaktor odwołuje się i rozmawia też, tu jest ważna osoba, czyli pan Piotr Czuryło, który jest autorem książki Wademekum Przetrwania i który właściwie no, sam taką książkę wydał i jak sobie w takich sytuacjach radzić, ale nie jest to, nie wiem, czy by to był bestseller. W każdym razie tutaj jest taki głos, że ktoś był na dużych targach proobronnych, gdzie firma oferowała schrony przydomowe i teraz uwaga, w cenie 200-300 tysięcy. I dalej też w tym tekście się pojawia, że takie osoby, które zamawiają, czy sobie budują schrony, lepszą lub gorsze, to najczęściej są osoby, których domy mają ponad około 1000 metrów kwadratowych, czyli mogą sobie pozwolić tylko na to najbogatsi. Natomiast istnieje, ale nie za bardzo chyba działa właśnie też taka strona, gdzie można wejść i szukać, co w takiej sytuacji robić, ale nie wszystko tam właśnie, jak powiedziałam, działa, ale odwołuję do tekstu. Jak na tej stronie są gdzieś podane, że można schronić się i podane są jakieś prywatne garaże i zostało sprawdzone to, czy właściciele tych garaży, i to nie są miasta, tylko gdzieś na prowincji, czy oni wiedzą o tym, że ich garaże są wyznaczone jako miejsca schronienia w razie właśnie jakiegoś bombardowania i ci ludzie powiedzieli, absolutnie nic o tym nie wiemy i nawet sami nie moglibyśmy w razie czego skorzystać, bo akurat garaże często służą do tego, że trzyma się tam stare szpargały, jakieś tak. Meble czy coś takiego. Proszę zauważyć, że w Polsce większość polityków, większość dziennikarzy, większość ekspertów mówi o wojnie. Wszyscy mówią o wojnie, o ukrywaniu się, o schronach. Teraz będzie taka moda mówienia o schronach, a nikt nie mówi o pokoju. Jak zabiegać o pokój. Proszę zobaczyć, że rozwinięte są studia badań nad wojnami, prawda, nad przemocą, prawda, i tak dalej, a badania nad pokojem leżą, można powiedzieć, odłogiem. Naprawdę niewielu specjalistów od badań nad pokojem jest w Polsce. I myślę, że to oczywiście moja sugestia i nieco przewrotna i pewnie kontrowersyjna, ale może warto byłoby zrobić taki program, takie spotkanie i zaprosić dwóch gości, nie jednego, a dwóch gości, ambasadora Rosji i ambasadora Ukrainy i porozmawiać posłuchać jednej i drugiej strony o pokoju, nie o wojnie, a o właśnie pokoju. Tu taką sugestię na koniec sobie pozwolę. A ja na koniec też pozwolę sobie powiedzieć o tym, że Polska Szkoła Dyplomacji powinna się czymś takim zajmować, natomiast głosy polskich dyplomacji w postaci właśnie też był naszym gościem, więc też pana Radosława Sikorskiego pozdrawiam, czy też w kwestii właśnie wypowiedzi, jak powiedziałam, pana ministra, szefa wszystkich dyplomatów, jaka jest narracja. Ale powiedziałabym, jest to człowiek bojowy. Rosji nie lubi, nigdy nie lubił. Chociażby też jest takim politykiem, który był korespondentem wojennym w Afganistanie. I dlatego w Rosji nie jest szanowany. A z drugiej strony też mu było wyrzucane ten papierosek z ministrem Ławrowem. Więc to wszystko jest, zależy kiedy, zależy kto, ale bardziej może nawet kiedy coś jest dobre. No i też o czymś, o czym będziemy mówić, czyli o tym liście Polonii Amerykańskiej i odpowiedzi
ambasadora Magierowskiego. Bardzo dziękuję. Jeszcze oczywiście moglibyśmy bardzo, bardzo dużo rozmawiać, ale mam nadzieję, że wyczerpaliśmy większość tych tematów w tej części rozmowy, a do drugiej serdecznie Państwa zapraszam, jednocześnie przypominając i bardzo dziękując naszym patronom z Patronite, tym, którzy wspierają kanał bezpośrednio, a jeszcze najbardziej Stanowi i Barbarze Zadrożny z całego serca SNB Award za to, że nas wspieracie i że ten program może istnieć. Dziękuję bardzo i zapraszam do drugiej części. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na drugą część rozmowy z panem doktorem Leszkiem Sykulskim i dzisiejsza część rozmowy będzie odpowiedzią na Państwa pytania. Ponieważ pytań było blisko 500, to umówiliśmy się w przerwie z panem doktorem, że będziemy zadawać tyle, ile pytań tutaj nam przyzwoicie, żeby zajęło czasu, ale pan doktor się zobowiązał, że na resztę tych pytań, które wybierze, odpowie u siebie w programie. A ja oczywiście chciałam z całego serca podziękować naszym patronom, przede wszystkim Stanowi i Barbarze Zadrożny, SNB Award, również patronom z Patronite i również z tym wszystkim Państwu, którzy wspieracie nasz kanał na YouTubie. Nie mówię dzień dobry, ale witam ponownie. Kłaniam się Pani, kłaniam się Państwu. I oczywiście zaczniemy od pytań naszych patronów. I można powiedzieć już właściwie tradycyjnie mamy pytania od Pana Pawła Rudnika. Część oczywiście pytań będzie się częściowo chociażby pokrywała z tym, o czym mówiliśmy w pierwszej części, do której Państwa odsyłam. No ale tym, którzy oglądają nas teraz, już czytam pytania od naszego patrona Pawła Rudnika. Szanowny Panie Doktorze, pytanie numer 1. Już 2 lata temu dostałem od znajomego z Trójmiasta fotki przedstawiające gigantyczne ilości amerykańskiego ciężkiego sprzętu wojskowego rozładowywanego w gdyńskim porcie co miesiąc. Gdzie on znika, w cudzym słowie, bo nie wierzę, że pozostaje w polskich jednostkach wojskowych pod polską kontrolą. Z kilku źródeł słyszałem, że jest on w Polsce magazynowany dla wojsk amerykańskich na wypadek rozlania się konfliktu na Ukrainie i na inne kraje regionu. Tak, ja także widziałem, myślę, że to jest powszechnie wiedza dostępna o tych dużych transportach. Oczywiście nie o wszystkich wiemy, myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej, ale że są takie transporty i te zdjęcia z portu są obiegły sieć. Myślę, że to jest kilka rodzajów transportów. Po pierwsze dla tych pododdziałów, dla tych także amerykańskich, które są rotacyjne, można w ten sposób powiedzieć, tych jednostek rotacyjnych, które się w Polsce zmieniają, ale także od czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości obowiązuje umowa o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jest to moim zdaniem absolutnie skandaliczna umowa, ponieważ ona czyni część terytorium państwa polskiego praktycznie eksterytorialnym. Tam nie sięga jurysdykcja polskich sądów, to jest wszystko w gestii amerykańskiej żandarmerii wojskowej i niewątpliwie te jednostki amerykańskie na terytorium państwa polskiego też są zasilane logistycznie ze strony Stanów Zjednoczonych. Osobna sprawa to oczywiście transporty morskie, które następnie koleją są przewożone na przykład do portu lotniczego w Jasionce w Rzeszowie i tam stamtąd trafiają na Ukrainę, czy też transportem kolejowym trafiają na Ukrainę. Wiemy doskonale, że te transporty wojskowe cały czas przez Polskę idą, jeśli chodzi o wsparcie wojskowe Ukrainy. To nie tylko polski sprzęt, ale także sprzęt amerykański. Mhm. I pytanie drugie również pana Pawła Rudnika. Patrząc na wykres cen ropy na świecie, można zauważyć, że około roku przed upadkiem ZSRR, czyli 92 rok,
Do czasu objęcia władzy w Rosji przez Władimira Putina, czyli 2002, ceny ropy cały czas spadały o około 75% za baryłkę. Patrząc na aktualne ceny ropy i ich tendencje, mam wrażenie, że teraz idziemy w tę samą stronę, a celem jest całkowite osłabienie, wykończenie finansowe Rosji, tak samo jak 24 lata temu. Co pan na to? Władimir Putin doszedł do władzy 31 grudnia 1999 roku. Wtedy przejął obowiązki od Borysa Jelcyna. W kolejnym roku wygrał wybory prezydenckie, bo tak gwoli ścisłości. Natomiast sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Różnica jednego dnia. Sytuacja jest bardziej, o wiele bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o ten temat. Doskonale wiemy, że to nie tylko Rosja czerpie spore oczywiście zyski z handlu węglowodorami, ale także chociażby kraje Zatoki Perskiej. Sytuacja jest o wiele bardziej złożona. Ona się wiąże też z tym tak zwanym Zielonym Ładem i tym, co obserwujemy w Unii Europejskiej. W mojej ocenie jest to absolutne szaleństwo, czyli próba takiego gwałtownego odejścia od węglowodorów, no bo przecież znamy te plany odchodzenia od produkcji aut z napędem spalinowym. Dla mnie jest to nic innego, jak tylko i wyłącznie ideologia. Pokusiłbym się nawet o pewien publicystyczny zwrot, że w miejsce czerwonych Kmerów pojawili się zieloni Kmerzy i mamy do czynienia z takim zielonym terroryzmem właściwie, gdzie próbuje się zastraszać państwa takie jak Polska, aby zamykały kopalnie, które rzekomo są nierentowne, a wiemy dobrze, że Polska śpi na węglu i próbuje się nam narzucać OZE, a wiemy, że te główne technologie, wysokie technologie posiadają Niemcy, jeśli chodzi o OZE, ale to w żaden sposób nie zaspokoi potrzeb, a zwłaszcza potrzeb elektromobilności. Nie ma takiej możliwości, aby dzisiaj te dziesiątki milionów aut, które jeżdżą po Polsce w ciągu tak krótkiego czasu, jak chce Komisja Europejska, zastąpić taką samą ilością aut o napędzie elektrycznym, bo to groziłoby blackoutami, to groziłoby wyłączeniami energii, nie byłoby takich możliwości. A druga sprawa, no to kwestia, prawda, też przechowywania tych odpadów. Wiemy dobrze, że elektromobilność jest eko tylko i wyłącznie z nazwy. No do produkcji silników elektrycznych wykorzystuje się chociażby kobalt wydobywany w tragicznych warunkach przez dzieci w Kongo i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy powszechnie znane, że o bezpieczeństwie przeciwpożarowym nawet nie wspomnę, bo trudno, no aż strach pomyśleć, co się może stać z blokiem mieszkalnym, w którym na przykład kilka samochodów elektrycznych się zapali, których nie da się tak po prostu ugasić. Przyznają to sami strażacy, wysocy, starsi oficerowie Państwowej Straży Pożarnej. Wiele takich wypowiedzi jest. W związku z tym widzimy, że tak naprawdę chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o ograniczanie mobilności ludzi. 15-minutowe miasta, właśnie elektromobilność, czyli wykluczenie transportowe, ale takie w nowoczesnym wydaniu. Do tego projekty pozbawienia ludzi gotówki, bo gotówka jest niehigieniczna, bo gotówka, to oczywiście mówię z pewnym przekąsem, czy też powtarzając narrację tych, którzy lansują takie teorie, bo gotówka służy do zasilania aktów terroru, terroryzmu i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pan pozwoli, to oczywiście odsyłam Państwa do pierwszej części, kiedy Pan o tym mówił. Mamy do czynienia po prostu z czymś, co w naukach społecznych, czymś, co w szeroko pojętych badaniach nad bezpieczeństwem nazywa się sekurytyzacją. Jest taki termin w naukach społecznych, który odnosi się do procesu, w którym władza, czy to państwowa, czy też korporacje ponadnarodowe, biorą jakieś obiektywnie istniejące zjawisko, czy proces, na przykład terroryzm, ale czynią z niego centralny aspekt bezpieczeństwa, centralny problem bezpieczeństwa który służy za pretekst do ograniczania coraz większego praw obywatelskich, wolności człowieka. Tak było z terroryzmem. Przecież wystarczy przypomnieć rok 2001, kiedy po zamachach na Światowe Centrum Handlu i na Pentagon, podjęto te uchwały, Patriot Act przyjęto, zaczęto ograniczać prawa obywatelskie, ale zaczęto też ograniczać rozliczenia gotówkowe. Mówiąc, prawda, chociażby ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy, czyli bardzo drastyczne ograniczenie rozliczeń gotówkowych, które praktycznie każdego roku pojawiają się kolejne plany jeszcze większego ograniczania. Tak było też z koronawirusem na przykład. Proszę zobaczyć, że Rusy przecież istniały w okresie zimnej wojny, istniały w latach 60., 70., 80. Można wziąć z wydawnictwa dotyczące chorób wirusologii, z wydawnictw lekarskich z lat powiedzmy 70. czy 80., tam jest mowa o koronawirusach. No ale akurat
w 2020 roku. Jedna odmiana została przedstawiona w mediach, w tej narracji, jako centralny problem bezpieczeństwa. Centralny problem bezpieczeństwa, na mocy którego bezprawnie ludzi pozbawiano wolności. No i podobnie wojna na Ukrainie stała się też takim procesem, podlega pod proces sekurytyzacji. Cokolwiek byśmy nie chcieli powiedzieć obiektywnie na temat Rosji, jest traktowane jako, no, jako niemalże przestępstwo. Niemalże przestępstwo. Takie osoby, które chcą obiektywnie podejść do tematu, są nazywane ruskimi onucami, ruskimi agentami i tak dalej. Następuje proces sekurytyzacji, ograniczania wolności słowa, gdzie walka z tym złym Putinem jest, no właśnie, takim pretekstem do tego ograniczania. I trzecie pytanie, również pana Pawła Rudnika. Czy podróżując po krajach europejskich nie ma pan, tak jak ja, w nawiasie, wrażenia, że nasz kraj przegonił w większości kwestii kraje zachodnie, nie mówiąc już nawet o sąsiadach z byłego bloku wschodniego, pod kątem wygody i komfortu życia codziennego? I tutaj do tego, co było wcześniej, mam tu na myśli na przykład bankowości internetowe i towarzyszących jej usług, płatności mobilnej, sieci paczkomatów, dostęp do usług urzędowych przez internet, e-recepty i wiele innych. Tak, widzimy to, czy paczkomaty wspomniane, czy Blik na przykład, który jest przecież polskim wynalazkiem, jest niezwykle popularny i to pokazuje, że Polska jest bardzo mocno przygotowywana do obrotu bezgotówkowego. Jest cały ten program Polska Bezgotówkowa na przykład, który oswaja Polaków. To jest jakby gotowanie żaby, to nie jest tak, że gotówkę nam zabiorą za miesiąc czy za rok. Jest to proces oswajania z tym wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o kraje Europy, ja podróżuję i to, co obserwuję, to jeżeli chodzi o zachodnią Europę, to niestety tragiczne w skutkach wprowadzanie multikulturalizmu. No niestety to, co widziałem, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, no pokazuje, że Europa odeszła bardzo głęboko, bardzo daleko od swoich korzeni cywilizacyjnych. Widać, że ten cały projekt multikulti po prostu zwyczajnie się nie powiódł. Ja mam znajomych w Europie Zachodniej, którzy znam też Polaków, którzy mieszkają chociażby w Niemczech i którzy mówią wprost, że boją się w Berlinie wychodzić po godzinie 22 na ulicę, boją się iść na metro wieczorem po zmroku, tak? Bo to jest właśnie ten efekt multikulti. Więc tutaj... Mówi pan o tym, że emigranci głównie zagrażają, tak? Mówię o realnych, konkretnych zagrożeniach ze strony nielegalnej imigracji, czy w ogóle tej polityki sterowanej przez państwa zachodnie i promowanej przez także korporacje ponadnarodowe, właśnie takiego multikulturalizmu, który jest ogromnym zagrożeniem w mojej ocenie dla cywilizacji europejskiej. Przechodzimy teraz do pytań naszych widzów i ktoś o nicku Ultimate Tool. I pytanie, czy Anglia i Francja dobrze zrobiły, że ustępowały przed żądaniami Hitlera w celu zachowania pokoju? No, patrząc na historię Wielkiej Brytanii, to myślę, że całkiem nieźle na tym wyszła, że wykorzystała Polskę jako zderzak strategiczny. Zresztą Anglosasi są z tego jak najbardziej znani. Ja się domyślam, że tutaj chodzi o pewną sugestię, czy nawiązanie do współczesnej polityki, no ale pamiętajmy, że to nie jest tak, że historia się powtarza. Pewne procesy się mogą powtarzać, ale istota, tło epoki, nie da się tego jeden do jednego przenieść. To jest ahistoryczne takie podejście. Natomiast patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat historii, przez pryzmat lat 30., dyplomacji lat 30., myślę, że Wielka Brytania bardzo mocno to zdyskutowała. Skontowała. To znaczy dała sobie czas. Dała sobie czas, mając bezpieczeństwo i jak widać, Anglosasi na tym doskonale wychodzą, patrząc na dzieje polskich powstań w XIX wieku i to, jak one mocno były także w pewnym sensie inspirowane także przez dyplomację brytyjską, bo Brytyjczycy chcieli, żeby te powstania przecież wybuchały, bo one absorbowały bardzo mocno Rosję, czyli głównego rywala, tak. Jednego z głównych rywali Wielkiej Brytanii, no to widać, że ta polityka jest cyniczna. To znaczy, że Brytyjczycy nie mają... To jest racjonalna dla nich. Tak, jest absolutnie realna, jest absolutnie... Tak wygląda po prostu polityka realna. Tak wygląda polityka realna, gdzie nie ma przyjaciół, gdzie nie ma wrogów, są sojusznicy, są przeciwnicy,
którzy nie są wieczni. Wieczne są interesy, tutaj cytując Lorda Palmerstona. I osień Nawara. Pytanie, jakie roszczenia ma Rosja w stosunku do Polski i czy nie można na nich temat najpierw z Rosją negocjować, zamiast mówić o wojnie? Z tego, co mi wiadomo, a zajmuję się naukowo analizą polityki rosyjskiej, polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej kilkanaście lat, Rosja nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego, nie ma żadnych roszczeń, które były, takich roszczeń, no nazwijmy to, czy terytorialnych, czy dotyczących mniejszości rosyjskiej w Polsce. No absolutnie tutaj nie ma żadnej rozbieżności interesów między naszymi narodami, między naszymi państwami. Ja rozmawiam z Rosjanami, z rosyjskimi dyplomatami, z rosyjskimi naukowcami, dziennikarzami od wielu, wielu lat. Bywałem w Rosji, kiedy swobodnie można się było poruszać także na wschód i nigdy nie słyszałem, żeby jakikolwiek rosyjski polityk, intelektualista czy zwykły Rosjanin miał jakiekolwiek roszczenia wobec państwa polskiego. Oczywiście są Rosjanie, którzy się krytycznie, czy nawet bardzo krytycznie wypowiadają na temat polskiej polityki zagranicznej, na temat służalczości polskich elit politycznych w Warszawie względem Waszyngtonu czy względem Londynu, no ale to jakby zrozumiałe jest z punktu widzenia interesów geopolitycznych Rosji. Dlatego ja uważam i podkreślam to, że nie ma żadnych rozbieżności takich strategicznych interesów Polski i Rosji i nic tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, poza jednym czynnikiem, w nawiązaniu dobrosąsiedzkich relacji z Federacją Rosyjską. Tym jednym czynnikiem, który broni właśnie normalizację relacji z Rosją i Białorusią, to są wpływy państw anglosaskich, czyli wpływy wywiadów amerykańskiego i wpływy wywiadu brytyjskiego, które traktują Polskę jako zderzak strategiczny. Wiemy doskonale z artykułu w amerykańskim dzienniku New York Times z końca lutego 2024 roku, że na terytorium Ukrainy wywiad brytyjski MI6 i wywiad amerykański CIA dyslokowały, stworzyły 12 wielkich baz wywiadowczych, które były i są wykorzystywane przeciwko Federacji Rosyjskiej. No to pokazuje, że Ukraina stała się zakładnikiem obcych interesów. No i niestety obawiam się, że również Polska, jeśli nie stała się, to staje się podobnym zakładnikiem interesów państw anglosaskich, a niestety optymistą tutaj nie jestem, patrząc na dzieje chociażby tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach, o którym powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania, czy wiele innych takich wypowiedzi, chociażby ministra Radosława Sikorskiego, który wprost przyznaje, że ma żonę z amerykańskim obywatelstwem, Amerykankę i syna, który służy w armii amerykańskiej, a pamiętamy, że w przeszłości miał paszport również brytyjski. W związku z tym warto zadać pytanie o lojalność. Gdzie, wobec którego kraju jest bardziej lojalny Radosław Sikorski, bo przecież nie można powiedzieć, że interes państwa polskiego jest całkowicie zbieżny, taki sam jak interes Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Jestem bardzo ciekawa, co państwo na to. A teraz kolejne pytania od pana chyba, albo pani Meszchuga. Jaka jest pana opinia odnośnie pomysłu przyczyny przedłużania wojny w Ukrainie do trenowania i ulepszania militarnych algorytmów sztucznej inteligencji przez obie strony konfliktu? Co można zrobić, żeby ten teatr zakończyć? Po pierwsze, wojny na Ukrainie, określenie w Ukrainie jest dziwolągiem językowym i sprzecznym z zasadami języka polskiego, co potwierdził profesor Jan Miodek. Natomiast jeżeli chodzi o algorytmy dotyczące sztucznej inteligencji, dotyczące chociażby dronów zabójców, To jest niestety przyszłość. To jest przyszłość, gdzie autonomiczne drony zabójcy będą działać na polu walki. Znaczy przyszłość w znaczeniu zastosowania masowego, bo pojedyncze zastosowania są już znane, są prototypy tego typu broni. Pewnie są wykorzystywane na polu walki, ale to jest objęte zapewne tajemnicą. Natomiast czy można temu zapobiec? Myślę, że można sobie zrobić taką retrospekcję i historycznie zapytać się, czy można było zapobiec na przykład rozwojowi kolei, albo rozwojowi lotnictwa, albo rozwojowi internetu.
Moim zdaniem to bardzo... Czy rewolucji przemysłowej po prostu. Czy rewolucji przemysłowej. Jest taki wiersz Wisławy Szymborskiej, Odkrycie, w którym powiedzmy autorka postuluje, aby gdyby nastąpiło jakieś odkrycie naukowe, które miałoby zaszkodzić ludzkości, zaszkodzić pojedynczym ludziom, to należałoby je zniszczyć, pozbyć się go. Natomiast wiemy, że to jest tylko i wyłącznie pewna fikcja literacka, pewne myślenie życzeniowe poetki. Pewne myślenie życzeniowe poetki wynikające z jakichś pobudek, prawda, wysokich, moralnych powiedzmy, czy jakichś innych. Natomiast w tym przypadku moim zdaniem zapobiec się temu nie da, bo państwa są zainteresowane, aby zyskiwać przewagę na polu walki, czy też w przestrzeni walki, bo teraz już trzeba mówić o 5 domenach, nie tylko powietrze, ląd i morze, ale także przestrzeń kosmiczna, no i cyberprzestrzeń, czy szeroko rozumiana przestrzeń informacyjna. A wracając do metafory naszej noblistki, można też powiedzieć, że postęp ponad wszystko, więc to też jest pewna idea. I pan lub pani Kaltrask. Mam jedno pytanie i proszę mieć odwagę je zadać. Jak to jest być ruską onucą i putlerowskim czopkiem? Rozumiem, że pan te pytanie zadaje do nas obojga, bo skoro ja jestem gospodynią, to wobec tego. Jak pan się czuje, będąc tak... Raczej współczuję tym osobom, które posługują się tego typu, no przecież nie, nie argumentacją, tylko tego typu wyzwiskami. Myślę, że to jest dowód słabej Polski, słabości państwa polskiego, słabości naszego narodu bardzo mocno zakompleksionego, który chce właśnie pokazywać się jako ten bardziej cywilizowany niż ci barbarzyńcy ze wschodu i tak dalej. To pokazuje brak argumentacji. Używają tego określenia zwykli Polacy otumanieni przez media masowej dezinformacji. Pamiętamy zresztą, co robiła TVP z czasów rządów PiS-u, gdzie była po prostu tubą rządowej propagandy i wcale się nie kryto z taką bardzo prymitywną propagandą, bo tak trzeba rzeczy nazywać po imieniu. I ludzie rzeczywiście przesiąknięci taką propagandą i sianiem nienawiści i żyjący w teatrze strachu będą się odwoływać do najniższych emocji, do próby zastraszania, opluwania, ale najczęściej z zawęgła, za bezpiecznej klawiatury, w internecie. Natomiast tym ludziom najczęściej brak cywilnej odwagi. Ci ludzie nie myślą na zasadzie przyczyn i skutków, nie szukają przyczyn danych zjawisk, tylko szukają łatwych rozwiązań na trudne pytania. Jeżeli z kimś się nie zgadzają albo media właśnie masowej dezinformacji podpowiadają im, aby kogoś nienawidzić, to robią to właśnie w sposób niezwykle zapalczywy, używając takich epitetów. Jeżeli to robi zwykły człowiek bez wykształcenia, bez większej wiedzy na temat świata, to jestem w stanie to zrozumieć. Ale jeżeli do tego typu epitetów uciekają się dyplomaci, generałowie, pracownicy naukowi uniwersytetów, to tutaj absolutnie nie może być na to wytłumaczenie. To jest przykład zdziczenia, czy wręcz zbydlęcenia tej części społeczeństwa. Niestety z polskiej inteligencji niewiele zostało, patrząc na to, jak rozwijają się dzisiaj studia wschodnie, czy rosjoznawstwo w Polsce, gdzie właściwie prac obiektywnych na temat Rosji no, szukać jak ze świecą w ręku. To pokazuje, że nasze społeczeństwo stacza się w taką otchłań, gdzie na końcu tej otchłani widać desuwerenizację państwa polskiego. Niestety tego typu retoryka działa fatalnie, destrukcyjnie na polską kulturę strategiczną, na kulturę dialogu, na szacunek jednego człowieka do drugiego. Ci ludzie, którzy używają określenia onuca, agent, putler i tak dalej, bardzo często też chodzą w niedzielę do kościoła, są bogobojni, modlą się, a w Częstochowie bardzo często używało się kiedyś określenia na takich fałszywych pielgrzymów. Mówiło się, że modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, więc to jest taki obskurantyzm, takie polskie kołtuństwo, które doskonale znamy z historii, ale nie trzeba sięgać do czasów, prawda, wieszczów narodowych, czy jeszcze wcześniej do czasów I Rzeczpospolitej, aby mieć przykład takiego właśnie kołtuństwa w życiu publicznym, gdzie no, tymi aktorami są bardzo często nawet profesorowie czy doktorowie na uniwersytetach. No nie wróżę, niestety tutaj
dobrej przyszłości, jeżeli będzie tolerancja dla tego typu zachowań w przestrzeni publicznej. A pamiętajmy, że te hasła, które jeszcze Solidarność wznosiła o pluralizmie poglądów, o wolności słowa, zostały dzisiaj całkowicie zapomniane. Artykuł 54 Konstytucji jest łamany na porządku dziennym przy aprobacie społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo się nie obudzi i nie powie stop, to się obudzi bez gotówki, obudzi się w nowym, wspaniałym świecie, który będzie nową formą, cyfrową formą obozu koncentracyjnego. Pan Kaltrask, który zadał to pytanie, pan dość emocjonalnie na to pytanie odpowiedział, ponieważ ja też się czuję w jakiś sposób przywołana do odpowiedzi, to myślę sobie, że bardzo bym zachęcała pana i też te osoby, które właśnie taki sąd wydają, do tego, żeby czasami właśnie też otwierać się na innego rodzaju narracje, bo oczywiście możemy w wielu sprawach się czy państwo, bo ja staram się tu być neutralna, nie zgadzać, ale dobrze znać też inne poglądy, inne spojrzenie i rozszerzać, bo niekoniecznie musimy się zgadzać, a nie musimy się obrażać. Także serdecznie pana pozdrawiam. I pan Daniel Piesto. Pytanie, co zmieni się w Polsce, jeśli Ukraina przegra wojnę? No myślę, że czeka nas, bo to, że Ukraina przegra tę wojnę, nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. Moim zdaniem Ukraina już tę wojnę w pewnym sensie przegrała, bo tyle o ile jeszcze linia frontu jakoś jest utrzymywana, chociaż Rosjanie mają inicjatywę, no to Ukraina już przegrała. Przegrała demograficznie, przegrała gospodarczo, przegrała bardzo, bardzo wiele przede wszystkim także istnień ludzkich, bo dokładnych danych nie znamy. Wiemy, że jest to tajemnica przede wszystkim wojskowa, ale chociażby Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, kiedy przecież w przypływie szczerości powiedziała, że zginęło już 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich, a powiedziała to już dosyć dawno temu. I to chodzi o tylko żołnierzy, a nie mówimy. I chodzi tylko o żołnierzy, którzy zginęli. Mówimy tylko o żołnierzach, którzy zginęli, a nie tych, którzy są kalekami, którzy zostali wzięci do niewoli, którzy są dezerterami, którzy uciekli z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę skala, ogrom tych strat, które poniosła Ukraina jest no, niewyobrażalna. Czytałem jeden z artykułów, który mówił o tym, że skala amputacji kończyn na Ukrainie jest porównywalna z okresem I wojny światowej. No to już powinno dawać bardzo wiele do myślenia. I teraz patrząc na skutki dla Polski na przykład, no to w mojej ocenie może w ten sposób, patrząc analitycznie, scenariuszowo, może dojść do kilku różnych scenariuszy, kilkunastu nawet takich różnych scenariuszy, generalizując, gdzie z jednej strony nastąpi wzrost nastrojów nacjonalistycznych, tak jak w Republice Weimarskiej na przykład, prawda, po przegranej przez Niemcy pierwszej wojnie światowej, może dojść właśnie do zwiększenia tego ukraińskiego nacjonalizmu, szowinizmu, do zwiększenia się tych nastrojów probanderowskich i tak dalej, ale też poszukiwanie winnego. Też wspominałem o tym w pierwszej części naszego spotkania, że może się ta złość, ten gniew społeczeństwa ukraińskiego, a przynajmniej części establishmentu politycznego, obrócić przeciwko Polsce, gdzie sojusznikiem mogą stać się Niemcy, gdzie ten sentyment wielki do Niemiec, który występuje na Ukrainie, może pogłębić się w jak próbę zacieśnienia współpracy, no a Polska będzie traktowana jako główny wróg. Przegrana wojna oznacza kolejne migracje, niewydolność systemu emerytalnego, w ogóle niewydolność systemu gospodarczego, który na Ukrainie nie przetrwałby bez kroplówki finansowej z Zachodu. To oznacza także, że do Polski trafią zdemobilizowani żołnierze ukraińscy, bardzo często z syndromem PTSD, czyli z syndromem stresu pourazowego, w tym przypadku bojowego stresu pourazowego. To oznacza zwiększenie przestępczości w Polsce, także być może przestępczości zorganizowanej, znaczy nie być może, że na pewno, bo to są trendy, które występują po prostu, które mamy przykłady historyczne, prawda, gdzie zdemobilizowani żołnierze bardzo często trafiali do różnego rodzaju organizacji przestępczych. W tym przypadku także część tych żołnierzy, czy spora część wróci do swoich partnerek, żon, prawda,
które są w Polsce, do dzieci, które są w Polsce. No to oznacza też negatywne aspekty zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. Więc ja nie spodziewam się niczego dobrego w tym zakresie, jeżeli nie dojdzie do jak najszybszego zakończenia tego konfliktu, tak aby Ukraina mogła odzyskać możliwość w ogóle zagospodarowania tych swoich zasobów kadrowych, no bo jeżeli będzie ta wojna dłużej trwała, jeżeli będą dalsze transporty sprzętu wojskowego na Ukrainie, będzie dalej wsparcie dla Ukrainy, no to dojdzie do sytuacji, kiedy Ukraina stanie się państwem upadłym. I w tym momencie możliwość zagospodarowania tych chociażby właśnie żołnierzy, tych setek tysięcy żołnierzy, no będzie praktycznie żadna. Ci ludzie się rozejdą, rozleją się po Europie. To będzie potężny problem. Dlatego w naszym dobrze pojętym interesie jako państwa polskiego jest to, aby jak najszybciej ten konflikt zakończyć. Ja jestem przerażony tym, że w mediach głównego nurtu w Polsce odmienia się słowo wojna przez wszystkie przypadki. Wojna jest na ustach polityków, ekspertów, komentatorów, dziennikarzy, a nikt tak naprawdę nie mówi o pokoju, o tym, żeby jak najszybciej usiąść do stołu rozmów, czy to w Turcji, czy w Mińsku białoruskim i po prostu jak najszybciej ten konflikt zakończyć. Pan lub pani Oniku, twój ojciec pijany, nie biorę tego do siebie ze względu na to, że mój był abstynentem. I witam pani Moniku i panie Leszku. Czy uważa pan, że przyłączenie się Polski do globalnego południa i odejście od Zachodu wyszłoby Polsce na dobre? Myślę, że po pierwsze czas rozważyć polexit, biorąc pod uwagę, że Unia Europejska idzie w stronę państwa o charakterze federalnym, czyli jednolitego takiego państwa z jednym rządem, z jedną polityką zagraniczną, jedną polityką fiskalną, to grozi desuwerenizacją państw narodowych i w związku z tym Polska powinna szukać alternatywy, ale w odróżnieniu od części tych polityków w Polsce, którzy mówią polexit tu i teraz, natychmiast w kolejnym roku czy w kolejnych latach, ja czy Partia Bezpieczna Polska mówimy, że najpierw Polska powinna zbudować politykę wielowektorową, stworzyć politykę wielowektorową, dać Polsce alternatywę, bo to nie jest tak, że my możemy się odciąć od Zachodu, czy oderwać od Zachodu, postawić mur i powiedzieć, że kończymy współpracę z Zachodem, bo to doprowadziłoby do załamania się całkowitego polskiej gospodarki, która gdzie 1/3, powiedzmy, że 1/4 polskiego obrotu handlowego to jest wymiana z Niemcami. Czyli chodzi o import, czy jeżeli chodzi o eksport, to nie jest tak, że my możemy powiedzieć, że odcinamy się, prawda, ostrym nożem od Zachodu i nic nas z Zachodem już nie łączy. No nie. Polska musi szukać moim zdaniem alternatywy, prowadzić politykę mądrą, politykę wielowektorową i ja jestem wielkim zwolennikiem złożenia akcesu przez Polskę do grupy BRICS, czyli tej grupy państw, założycielami było 5 państw, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, które się poszerzyły o kolejne 4 państwa 1 stycznia bieżącego roku. To jest wielka szansa cywilizacyjna dla Polski, włączenie się w koncepcję chińską nowego jedwabnego szlaku, w kontakty z krajami globalnego południa, to na pewno jest wielka szansa dla Polski, czyli dywersyfikacja bezpieczeństwa politycznego, dywersyfikacja bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacja wreszcie tego bezpieczeństwa szeroko rozumianego gospodarczego. I to jest, i mając alternatywę, można wtedy się decydować na taki ruch jak polexit, a moim zdaniem czas taki ostateczny powiedzenia, że wychodzimy z Unii Europejskiej, będzie wtedy, jeżeli zapadną decyzje o przekształceniu Europy Ojczyzn, czyli Unii Europejskiej jako Europy Ojczyzn, w państwo o charakterze federacyjnym. To było na początku. Tak. Drodzy Państwo, jeśli do tej pory nie mieliśmy Shadowbana, to po tej wypowiedzi na pewno już mamy, także polecajcie nasz program i naszą rozmowę indywidualnie. I pan Mati Hautmatekki, czy nie żal panu utraty szerszego poparcia społecznego i współpracy choćby z Sebastianem Pitoniem na rzecz gadania ewidentnych głupot o Armii Czerwonej? Co z tego mogło ciekawego powstać? A tak, to wszyscy moi znajomi, którzy pana cenili, łącznie ze mną, przestali pana śledzić. Gratulacje. I oczywiście jest to sarkazm. No cóż mogę powiedzieć.
Jeżeli chodzi o współpracę z Sebastianem Pitoniem, myślę, że absolutnie tutaj decyzja jednostronna i z nikim nieuzgadniana, a przynajmniej z nikim z polskiego ruchu antywojennego, a na pewno nie ze mną, Pitonia o odejściu z ruchu antywojennego, na pewno nie była podyktowana stosunkiem do Armii Czerwonej czy do okresu minionego. Nie była podyktowana, no bo wiemy doskonale, że Sebastian Pitoń jest w stałej kooperacji z Mateuszem Piskorskim, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin, który regularnie składa kwiaty przy mauzoleum żołnierzy radzieckich i wiadomo, jaki ma stosunek do Armii Czerwonej, więc absolutnie tutaj nie chodziło o stosunek do Armii Czerwonej. W mojej ocenie odejście Pitonia z polskiego ruchu antywojennego, dodajmy, że odszedł sam i nikt za nim nie poszedł. Polski Ruch Antywojenny ma się świetnie, czego przykładem był duży marsz pokoju w Lublinie, zorganizowany przez Polski Ruch Antywojenny. Był próbą rozbicia Polskiego Ruchu Antywojennego. Dzisiaj co do tego nie ma nikt, ani w bezpiecznej Polsce, ani w Polskim Ruchu Antywojennym, nikt nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości, że Pitoń chciał rozbić Ruch Antywojenny, że czekał tylko na moment, na okazję, na pretekst. Ale dlaczego? Bo znaczy wiem, bo też miałam jakiś czas temu kontakt z Sebastianem Pitoniem, którego pozdrawiam. Wiem, że przynajmniej jeszcze niedawno chciał kandydować w Kościelisku, czy też szerzej, w wyborach samorządowych i Znaczy, proszę zauważyć, że Pitoń po tym, jak wystąpił z Polskiego Ruchu Antywojennego, niczego nie zbudował. To była sytuacja taka, że jednego dnia wieczorem, późnym wieczorem, około godziny 23, uzgodniliśmy, że powołujemy wspólnie nową partię polityczną o nazwie Bezpieczna Polska. I zgodził się na to i Sebastian Pitoń, i jego żona Monika. Rozmawialiśmy telefonicznie, natomiast kilka godzin później obwieścił Urbi et Orbi, że kończy współpracę z Leszkiem Sykulskim. A podał powód, czy nie? Nigdy nie podał tego powodu, nigdy nie skontaktował się ze mną, nigdy ze mną już więcej nie rozmawiał. Kiedy to było? Przepraszam. Dostał w maju ubiegłego roku, w maju 2023 roku. Natomiast nic nie stworzył. Nie stworzył swojej organizacji, nie stworzył swojego stowarzyszenia, nie stworzył swojej partii. Z tego co wiem, to nie działa w żadnej partii. No to wygląda tak, jakby między godziną, powiedzmy 23, a tam godzinami późnonocnymi otrzymał jakiś telefon, może wizytę i ktoś mu zasugerował, aby spróbował zrobić rozłam. Nie wiem, co mu obiecano, czy miejsce na listach Konfederacji, czy pieniądze, czy coś innego. Natomiast faktem jest, że w Polskim Ruchu Antywojennym, w Partii Bezpieczna Polska, Pitoń jest traktowany jako rozbijacz, jest traktowany jako, można powiedzieć, osoba, no, są takie opinie, że jest osobą po prostu zadaniowaną po to, aby rozbijać tego typu środowiska, inicjatywy pokojowe, no bo widać, że nie zrobił absolutnie nic, tak? Jest gadającą głową w internecie, nie działa w żaden sposób, ani nie stworzył partii politycznej, ani ruchu antywojennego. Jego działalność była wysoce szkodliwa po prostu w tym zakresie, no ale jak widać, nikt za nim nie poszedł, każdy zrozumiał, o co chodzi, że tutaj miał na celu po prostu rozbicie Polskiego Ruchu Antywojennego, co się na szczęście nie udało. Mówi pan, że nikt za nim nie poszedł, ale to pytanie świadczyłoby oczywiście, że nie chodzi tutaj o szersze poparcie w sensie jakieś stworzenia jakiejś partii, ale już to pytanie świadczy o tym, że jakaś część osób, którzy wam sprzyjali, a potraktowało to odejście jako właśnie coś, co miałoby świadczyć o tym, że nie zgadza się z pana poglądami. Pewnie, i ja bardzo jestem ciekawa. Pewnie tak, ale jeszcze tylko jedno zdanie. Myślę, że od tego czasu rzeczywistość to zweryfikowała. To znaczy widać, widać ilu subskrybentów ma Sebastian Pitoń na przykład na YouTubie, które jest jego głównym takim forum jakiejkolwiek w ogóle działalności. A widać, że od tamtego czasu około 30, może nawet 40 tysięcy subskrybentów przybyło na mój kanał. No to ewidentnie pokazuje, że kto tutaj więcej stracił, kto tutaj zyskał po prostu.
A jednak wojna. Bardzo jestem ciekawa, co pan Sebastian, jeżeli nas ogląda na ten temat, sądzi. Ja pozdrawiam, a przede wszystkim pozdrawiam moje ukochane kościelisko, moją Arkadię dzieciństwa. I pan Bartek, czy gość widzi podobieństwo między III Rzeszą i nieskuteczną polityką ustępstw pozostałych krajów wobec agresywnego kraju, a agresywną Rosją, Czeczenia, Gruzja, Ukraina i proponowaną przez niego polityką ustępstw i niemieszania się? Z racji, że gość będzie mówił coś o sprowokowaniu Rosji, to drugie pytanie. Narracja o prześladowanej społeczności rosyjskiej na Ukrainie, a prześladowania Niemców w Czechach czy w Polsce przed II wojną światową. I pytanie trzecie, czy będzie za pokojem w hipotetycznej sytuacji ataku Rosji na Polskę? Proszę się nie wykręcać, że sytuacja niemożliwa i czy będzie kolaborował? No to odpowiadając na pierwsze pytanie, myślę, że już częściowo odpowiedziałem, że sytuacja historyczna jest zupełnie inna. Pamiętajmy o tym, że zdaniem amerykańskich naukowców, zdaniem amerykańskich badaczy stosunków międzynarodowych, rozszerzanie NATO na wschód i agresywna polityka okrążania bazami NATO Rosji wpłynęła w sposób niezwykle istotny. Tej wiedzy nie mieliśmy jeszcze, jako mówię, jako zwykli obywatele, nie mieliśmy takiej wiedzy w grudniu 2021 roku, czy nawet w styczniu 2022, ale już dzisiaj wiemy, dzięki zresztą amerykańskim dziennikarzom z dziennika New York Times, o czym powiedziałem, którzy pod koniec lutego bieżącego roku pokazali jasno, że Ukraina została przekształcona przez brytyjskie i amerykańskie służby w swego rodzaju bazę działań wypadowych, wywiadowczych przeciwko Rosji. Aż 12 baz CIA i MI6 zostało stworzonych na Ukrainie. A pytanie, czy miało to jakieś znaczenie dla Władimira Putina? No moim zdaniem miało znaczenie. Ale w żaden sposób oczywiście ja nie potępiam. W żaden sposób nie wspieram i nie popieram i nie podpisuję się pod działaniami Rosji na Ukrainie, natomiast jestem w stanie zrozumieć Rosjan czy rosyjską politykę, biorąc pod uwagę doniesienia amerykańskich mediów czy czytając amerykańskie opracowania naukowe w tym zakresie. Natomiast pamiętajmy, że ten przykład, który podałem, no gdyby tak się stało, że Meksyk chce przystąpić do rosyjskiego NATO, do ODKB, to myślę, że reakcja Stanów Zjednoczonych byłaby tak samo gwałtowna jak reakcja Rosjan. Więc to jest sytuacja absolutnie nieprzystająca do sytuacji w okresie międzywojennym. Tam pytanie o wojnę, o hipotetyczną wojnę polsko-rosyjską. Ja jestem polskim patriotą i nie mam zamiaru kolaborować z nikim, ani z Waszyngtonu, ani z Moskwy, ani z Berlina, ani z Tel Awiwu, ani z nikim innym. Nigdy nie współpracowałem z żadnymi służbami, ani zagranicznymi, ani polskimi. Także jestem polskim oficerem rezerwy. Jeżeli otrzymam kartę powołania, to się stawię w jednostce. Panie Emkowski, jaki ma plan Bezpieczna Polska, żeby zakończyć w Polsce chocholi taniec magdalenkowców od ponad 30 lat? Jest to na to jedno, tylko i wyłącznie jedno rozwiązanie, zgodne z prawem i zgodne oczywiście z obowiązującymi obyczajami. Pokojowe oczywiście rozwiązanie, czyli opcja zero w służbach specjalnych. Wspomniałem o tym, pani redaktor zadała pytanie w pierwszej części naszego spotkania. Ja uważam, fundamentem programu Bezpiecznej Polski jest 20 postulatów, ale z tych 20 postulatów, gdybyśmy chcieli wyłonić te najważniejsze, to na pewno powiedziałbym o dwóch, czyli normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, ale na pierwszym miejscu właściwie powinienem powiedzieć opcja zero w służbach specjalnych. Uważam, że to, że nie było odcięcia się od służb PRL-owskich, że nie było stworzenia nowych, niezależnych służb, a że doszło do zresztą przedstawionego przez Instytut Pamięci Narodowej przejęcia aktywów polskiego chociażby wywiadu, ale także kontrwywiadu przez służby amerykańskie do podporządkowania PRL-owskich służb służbom amerykańskim. No to niestety mamy to, co mamy. Mamy sytuację absolutnego podporządkowania Polski interesom anglosasów, ale także niestety mamy do czynienia
z pasem transmisyjnym, chociażby marksizmu kulturowego do Polski. To wszystko idzie ze Stanów Zjednoczonych. Cała ta szkoła krytyczna, teoria krytyczna, postmodernizm został bardzo mocno rozwinięty w Stanach Zjednoczonych i dzisiaj bardzo mocno infekuje przestrzeń akademicką, przestrzeń intelektualną w krajach europejskich, także w Polsce. Mówimy też o szkole frankfurskiej, rozumiem, tak? Tak, szkoła frankfurska jak najbardziej. Natomiast jeżeli patrzymy na służby specjalne, które w żaden sposób na to nie reagują, mimo iż widzą, że dochodzi do dywersji ideologicznej, że dochodzi do podmywania suwerenności kulturowej państwa polskiego, no to odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest taka bierność i właściwie neutralność służb, no jest właśnie taka, że nie doszło do opcji zero w służbach specjalnych. Zresztą widzimy sytuację, w której w mediach słyszymy, że złapano rosyjskiego agenta. Nawet jeżeli rozbito siatkę agentów, gdzie większość to byli Ukraińcy, to mówi się, że pracowali dla Rosji. Zadajmy sobie pytanie, proszę sobie, aby pani redaktor, czy szanowni państwo, szanowni widzowie, zadali sobie pytanie, kiedy ostatni raz państwo słyszeliście, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Departament Kontrwywiadu zatrzymał szpiega izraelskiego, niemieckiego, amerykańskiego czy ukraińskiego? Czy to ma oznaczać, że wywiady tych państw w Polsce nie szpiegują? Oczywiście, że szpiegują i to na potęgę. Natomiast mówi się tylko i wyłącznie o zagrożeniu rosyjskim, o ruskich agentach, ruskich onucach. To jest niestety wynik tego podporządkowania. Jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, czy wprowadzić demokrację bezpośrednią, czy obalić układ pomagdalenkowy, czy układ pookrągłostołowy, to nie będzie tego dopóki nie zrobimy opcji zero w służbach specjalnych. A niestety jest sytuacja dzisiaj taka, że w Polsce żadna partia polityczna, czy żadna koalicja, powiedzmy, polityczna, poza może jedną, nie chce opcji zero w służbach specjalnych. I to jest pytanie, dlaczego? W moim głębokim przekonaniu wynika to z zaszłości, z bardzo licznych powiązań ze służbami specjalnymi z jeszcze dawnego okresu, ale także tego współczesnego. A dzisiaj niestety mamy sytuację taką, że tylko Bezpieczna Polska, czy szerzej koalicja Głos Silnej Polski jest właśnie za opcją zero w służbach specjalnych. To takie pytanie z mojej strony o tą opcję zero, która może być kamyczkiem do ogródka, ale chociaż nie musi być. Jak pan sobie to wyobraża? Bo dla mnie jest to oczywiste, że pewnego rodzaju kontynuacja służb musiała się odbyć ze względu na to, że byli to ludzie, którzy posiadali ogromną wiedzę, ogromne kontakty i taka opcja zero, co wprowadzamy zupełnie nowych ludzi, też nie mając żadnej gwarancji, że ci nowi ludzie, którzy będą nawet zweryfikowani, nie będą mieli doświadczenia, a może po prostu wyczyszczą sobie tak karty, że będzie. Na ile to jest w ogóle taka idea fix z pana strony? Wie pani, to jest najczęstszy argument starych SBK-ów mówiących o tym, że nie da się zrobić opcji zero, bo właśnie bezpieczeństwo państwa. No jakoś w Czechach dało się. Jakoś w Republice Czeskiej się to dało zrobić. Jakoś Węgrzy nie podporządkowali swoich służb służbom amerykańskim i dzięki temu mogą robić politykę wielowektorową. Na Węgrzech była ciągłość, ale nie podporządkowano, bo ta kultura strategiczna była tam po prostu wyższa. Nie chodzi o opcję zero, tylko chodzi. Ale nie. Czesi pokazali dokładnie, że można to zrobić bardzo, bardzo sprawnie. W Polsce tego nie zrobiono i podporządkowano. Sytuacja jest absurdalna, że w Polsce łamie się konstytucja w świetle reflektorów, a o tym żaden dziennikarz się nie zachłysnął nawet, a ci, którzy się zaczęli na ten temat mówić, jakoś dziwnie przestali mówić o tym, że doszło do zdrady stanu, do stworzenia tajnego więzienia CIA w Starych Kijku, także brali udział w tym oficerowie, jeszcze ci nomenklaturowi, ale przerobieni oczywiście ci nowi na modłę tych starych. No to jest potężny dzisiaj problem. Jak to się dzieje, że Andrzej Derlatka, pułkownik w stanie spoczynku, były zastępca szefa agencji wywiadu, przez bardzo krótki czas także pełniący obowiązki szefa agencji wywiadu, zaczyna atakować ludzi publicznie i mówić, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna się zająć tymi, którzy mają inny pogląd na wojnę na Ukrainie.
Andrzej Derlatka dokładnie to powiedział 16 lutego 2023 roku dla Gazety Finansowej w wywiadzie, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna się zająć Sikulskim, bo no właśnie, bo Sikulski ma inne zdanie, ma inny pogląd, ma swój pogląd. Pan Derlatka, ani żaden inny polityk, czy żaden inny dawny esbek, czy obecny bezpieczniak nie ma dowodów na żadną współpracę, bo nie może mieć żadnych dowodów na współpracę Sykulskiego z jakąkolwiek służbą specjalną, bo ja nigdy z żadną służbą specjalną nie współpracowałem. Problem tych ludzi polega na tym, że nie mają się do czego przyczepić, że nie mogą znaleźć mi żadnej kochanki, że nie mogą mi znaleźć żadnych lewych interesów, nie zapłaconych podatków, że nie mogą mi znaleźć żadnej współpracy z jakimiś służbami, ani dawnymi, ani obecnymi, więc szukają na siłę. Desperacja systemu, desperacja okrągłego stołu była tak wielka, żeby mi dokuczyć, żeby mnie szykanować po 22 lutego 2022 roku, że znaleziono jakiś haczyk prawny, że nie mam zarejestrowanego kanału na YouTubie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I dlatego pan Maciej Świrski, były szef KRIT-u, przesłał mi takie, można powiedzieć, takie próbę zastraszenia, że mam zapłacić ponad 400 tysięcy złotych za kilka kanałów na YouTubie. No to jest absurdem, bo wiadomo, ta sprawa się oczywiście rozmyła, bo chodziło o zastraszenie osób niewygodnych. Witolda Gadowskiego zaś się też został potraktowany. Wiemy doskonale, że w czasie, kiedy ja dostałem te pisma z KRIT-u, było zarejestrowanych bodaj 400 kanałów. Na kilkaset tysięcy istniejących polskojęzycznych kanałów w Polsce, na polskim YouTubie. 400 kanałów było zarejestrowanych i dziwnym trafem w tym czasie, kiedy na przykład Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu, mówi o tym, że Sykulskim powinno się zająć ABW, że trzeba coś z Sykulskim zrobić, zaczęły się szykany. Zaczęto mnie rugować z uczelni, zaczęto mnie szantażować, jakby chcąc ode mnie 400 tysięcy złotych za nie wiadomo co. Tak? Mamy sytuację, gdzie służby sobie na za dużo pozwalają w Polsce. I to jest ten problem. I Bezpieczna Polska mówi bardzo głośno i wyraźnie i będzie mówiła, bez względu na to, czy będziemy startować w wyborach, czy nie będziemy startować w wyborach, a mam nadzieję, że wystartujemy, to będzie mówiła opcja zero w służbach specjalnych. Pan już się, też pytanie już moje bardziej, pan już się dzisiaj czuje bardziej chyba politykiem niż te półtora roku temu, kiedy rozmawialiśmy. Jestem prezesem Zarządu Krajowego Partii Politycznej Bezpieczna Polska, wpisanej do rejestru partii politycznych pod numerem 458 i w takiej formie występuję tutaj. Nie występuję tutaj jako nauczyciel akademicki, tylko jako prezes partii politycznej. O! I pan, bardzo ciekawe pytanie. Pan Filip Rembiałowski, syn Wacława, pan tak wzdycha za każdym razem, jak pan odpowiada. Proszę herbaty się napić, a ja spokojnie czytam to bardzo interesujące, zresztą jak większość tych pytań. Panie doktorze, proszę sobie wyobrazić, że z jakiegoś powodu władza w Polsce, w szczególności polityka międzynarodowa, należy do pana. Proszę wymienić konkretne decyzje, jakie powinniśmy wykonać. Wrócę do postulatu Bezpiecznej Polski, czyli do polityki wielowektorowej. Myślę, że jednymi z pierwszych decyzji byłoby wypowiedzenie umowy o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Niestety ta umowa została podpisana na zasadzie wasala z seniorem, czyli można ją wypowiedzieć z dwuletnim okresem. Jest dwuletni okres wypowiedzenia, strasznie duży. Przede wszystkim stworzyłbym taką politykę zagraniczną, która by była polityką wielowektorową i polityką Polski jako kraju niezaangażowanego. Niezaangażowanego w, powiedziałbym, działania militarne. Absolutnie odeszlibyśmy od takiej polityki, którą obserwowaliśmy chociażby z prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy Polska wysyłała kontyngenty wojsk do Iraku, do Afganistanu, walcząc w cudzych wojnach.
zupełnie, zupełnie bez sensu i nikomu to nie było potrzebne. Znormalizowałbym relacje z Rosją i z Białorusią i to bardzo szybko. Kupowalibyśmy tani gaz, tanią ropę z Rosji. Benzyna byłaby po 3,80, a nie po 6,50. Spadłyby ceny żywności, spadłyby ceny gazu. Polski przemysł chemiczny rozwijałby się z odpowiednim tempem. Wiemy doskonale, jak istotny jest gaz ziemny dla polskiego przemysłu chemicznego. Polska wybudowałaby elektrownię jądrową, czy kilka elektrowni jądrowych, czy to z kapitałem francuskim, czy to z kapitałem rosyjskim. Myślę, że byłoby to korzystne dla wszystkich Polaków. Rozwijalibyśmy kontakty z grupą BRICS. Polska złożyłaby akces do grupy BRICS. Złożylibyśmy akces do koncepcji jednego pasa, jednej drogi Xi Jinpinga, do chińskiej koncepcji nowego jedwabnego szlaku. Polska rozwijałaby kontakty z Turcją, z Iranem, z krajami globalnego południa. Moglibyśmy złożyć akces także do szanghajskiej organizacji współpracy. Polska byłaby, krótko mówiąc, krajem, który dyskontuje swoje położenie geograficzne. Byłaby hubem gospodarczym, a czyli nie byłoby to przekleństwem nasze położenie, tylko tak, naszym skończylibyśmy z machaniem szabelką, z wygrażaniem przywódcom innych państw, a skoncentrowalibyśmy się na rozwoju gospodarczym. Zamknęlibyśmy takie projekty jak Międzymorze, Trójmorze, Trójkąt Lubelski, tego dziewiątka bukaresztańska, nikomu absolutnie nie służące. Jestem przeciwnikiem CPK. Jestem przeciwnikiem CPK, uważam, że jest to projekt stricte wojskowy, biorąc pod uwagę rozmieszczenie sieci osadniczej w Polsce. To nie jest tak, że wszyscy są skoncentrowani między Łodzią a Warszawą, czy większość Polski. Jest to ze szkodą, moim zdaniem, dla państwa polskiego, a na pewno dla polskiego bezpieczeństwa. W interesie państwa polskiego nie jest branie udziału w amerykańskich projektach infrastrukturalnych. No, patrząc na wypowiedzi chociażby generała Hodgesa, byłego głównodowodzącego sił NATO w Europie, no to widać, że CPK jest projektem stricte geopolitycznym czy geostrategicznym. No to, że Jacek Bartosiak był pierwszym prezesem CPK, no też nie jest przypadkowe. Wzięto człowieka, który nie był nigdy menedżerem tego typu projektu infrastrukturalnego. Owszem, jest adwokatem, ma doświadczenie jako prawnik, ale nigdy nie był stricte menedżerem projektu infrastrukturalnego na taką skalę. Ale wzięto człowieka, który jest po prostu w mojej ocenie propagandystą strategii amerykańskiej, czy propagandystą polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, czy Anglosasów. No i to pokazuje, w czyim interesie tak naprawdę powstał ten projekt CPK, któremu ja się osobiście bardzo sprzeciwiam. Ja bardzo Państwa serdecznie odsyłam do poprzedniej naszej rozmowy z panem byłym prezesem CPK, panem Mikołajem Wildem i jego argumentami na ten temat. A nie na to. Jeżeli mówimy też o CPK, w pierwszej części Pan też mówił o Geralicji. Wymienił Pan, już teraz do końca nie pamiętam w bardzo ścisłym i konkretnie kwestii generała Andrzejczaka, który bardzo też pozytywnie się wypowiadał od strony militarnej na temat CPK. Teraz wiemy, że no, jest w jaki sposób osobą no, bardzo popularną ze względu na kanał Krzysztofa Stanowskiego. Co pan myśli, bo na temat wypowiedzi generała Andrzejczaka? Czekam, aż generał rezerwy Rajmund Andrzejczak potępi działania Izraela w Strefie Gazy. Podobnie czekam, aż Krzysztof Stanowski podejmie temat masakry narodu palestyńskiego w Strefie Gazy. Na razie tylko Rudolf tutaj widzę, chce podjąć ten temat. A takie pytanie z mojej strony, tak jakby przedłużające pytanie naszego widza. Jak pan widzi Polskę, czy widzi pan Polskę na przykład oprócz takiej właśnie tej wielowektorowości, czy wykorzystanie Polski jako kraju, który mógłby być negocjatorem i w kwestii wojny, i w kwestii w ogóle wszystkich jakby szerzej kwestii między Wschodem a
Zachodem. To jest integralna część, czy integralna część programu mojej partii politycznej, czy moich poglądów także. Uważam, że to jest, będąc hubem gospodarczym, będąc, celując w bycie mocarstwem gospodarczym, a nie w potrząsanie szabelką, odrzucając szabelkizm, odrzucając ten polski romantyzm, a koncentrując się na pozytywizmie, na realizmie, Polska miałaby szansę być mediatorem. No pytanie, dlaczego rokowania rozejmowe między Ukrainą a Rosją w latach 2014-2015 były w białoruskim Mińsku, Mińsk 1, Mińsk 2, a nie w Warszawie. No dlatego, że Polska nie jest traktowana jako mediator, ani nawet jako kandydat na mediatora, tylko jako agresywne państwo, będące no właśnie wasalem Stanów Zjednoczonych. I niestety, niestety tak dzisiaj jest, ale gdybyśmy od tego odeszli, prowadzili politykę pokojową, politykę, specjalnie użyłem tego określenia nawiązującego do konferencji w Bandungu, państwo niezaangażowane, kraj niezaangażowany, mielibyśmy taką wielką szansę być takim krajem, który jest łącznikiem, jest mostem, jest integratorem, jest między wschodem i zachodem, północą i południem, na osi nowego jedwabnego szlaku i nowego bursztynowego szlaku. I to jest coś, co gwarantowałoby Polsce pokój, prawdziwy pokój, no bo przecież jeżeli w Polsce krzyżowałyby się interesy Chin, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki, Iranu, Turcji, to kto miałby interes w tym, aby przekształcać Polskę w cmentarzysko, czy w pole bitwy, tak? W przestrzeń wojny, w przestrzeń wojenną. Natomiast tworzenie, włączanie się w działania agresywnego bloku polityczno-militarnego, próba drażnienia Rosji, próba budowania napięcia przez wypowiedzi nieodpowiedzialne polityków w Warszawie, no powodują to, że mamy właśnie zagrożenie tego bezpieczeństwa, że Polska przestaje być bezpieczna. Tutaj przyszedł, proszę Państwa, do nas agent wpływu, myślę, że nie obcego wywiadu, ale ponieważ Rudolf jest kotkiem od wielu lat uratowanym z okolic Zakopanego, myślę, że może być agentem pana Sebastiana Pitonia. A teraz, żeby już nie było żarty, bo są one bardzo poważne tematy. Czy polski rząd, pyta pan albo pani Einzak ze SOF, Boże Państwo, żebyście troszeczkę takie łatwiejsze dla mnie te niki mieli. Czy polski rząd, służby opłacają youtuberów, aby relacjonowali zgodnie z zatwierdzonym wzorem? Mam na myśli Zychowicza, Wolskiego, Lachowskiego, Lisowskiego, Meissnera i wielu innych. Wydaje mi się, że rząd nie odpuściłby takiej ważnej działki. Zwłaszcza oddziaływanie na młodszych mieszkańców kraju nad Wisłą, czerpiących wiedzę z internetu i będącym potencjalnym mięsem armatnim, wydaje mi się dla rządu konieczne. Czy na przykład tajemnicza fundacja Zarys, sponsorująca Zychowicza, nie jest przykrywką do przekazywania takich środków? No, wybaczy pani, wybaczą państwo, ale w tego typu, powiedziałbym, formułowanie zarzutów pod adresem konkretnych osób w przestrzeni publicznej nie dam się namówić, a na pewno nie publicznie. A na pewno nie publicznie z oczywistych względów, z ostrożności procesowej. Abstrahując od tych nazwisk, które tutaj padły, mogę powiedzieć ogólnie natomiast, że idea kształtowanego odbioru, która jest bardzo mocno rozwijana, jeżeli chodzi o teorię walki informacyjnej w Stanach Zjednoczonych, ale także myślę, że w polskich służbach widać tutaj przeskok między rokiem 2014 a rokiem 2022. Moim zdaniem oczywiście influencerzy, wszelkiego rodzaju trendseterzy, że użyję tych anglojęzycznych określeń, są wykorzystywani. To jakby widać po działaniach chociażby brytyjskiego wywiadu czy amerykańskich służb. Tych agencji wywiadowczych jest całkiem sporo w Stanach Zjednoczonych i widać, że wykorzystują działania w mediach społecznościowych, operacje prowadzone informacyjno-psychologiczne w mediach społecznościowych, ale widzimy to także po działalności ukraińskich służb, na przykład ukraińskiego wywiadu wojskowego, który prowadzi także bardzo takie, powiedziałbym, rozbudowane operacje psychologiczno-informacyjne. No przecież te opowieści w mediach społecznościowych o dzielnych obrońcach z Wyspy Węży, a to, że jakaś ukraińska emerytka słoikiem strąciła drona, tego typu rzeczy, taka propaganda, że Rosja już upada, że zwycięska armia ukraińska praktycznie niedługo wejdzie na terytorium Rosji, była sączona przez prawie dwa lata. Całkiem spora część społeczeństwa
także bardzo wysokich rangą wojskowych, na przykład emerytowanych generałów, dało się na to nabrać. Byliśmy bardzo mocno infekowani taką właśnie też propagandą, którą tworzyły ukraińskie służby specjalne. Już wiemy z doniesień New York Timesa, że szkolone i mocno inspirowane, a kto wie, czy nie zinfiltrowane przez brytyjskie, amerykańskie służby, właśnie tego typu propagandą. I wydawało się, że Rosja, tak jak powiedziałem, upada na naszych oczach, a jest dokładnie na odwrót. Więc ten trend do wykorzystywania mediów społecznościowych jest. Cała afera Cambridge Analytica, wykorzystywanie Facebooka do profilowania osobowości jego użytkowników, do wpływania na preferencje wyborcze, jest znany, szeroko opisany i absolutnie nie zdziwiłbym się, gdyby w Polsce spora część influencerów internetowych była wykorzystywana, tym bardziej, że zadziwia mnie wprost, iż osoby nie mające poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych są z kamerami wpuszczane do jednostek wojskowych, kamerowany jest sprzęt, żołnierze, mamy tego liczne przykłady na YouTubie. No, obawiam się, że bez, że tak powiem, cichego nadzoru, przyzwolenia, a być może prowadzenia przez służby specjalne, byłoby to po prostu niemożliwe. Ja się też zastanawiam, bo pani jeszcze taka mi refleksja naszła, zapytała pani o generała Rajmunda Andrzejczaka. Pamiętam, jak generał Andrzejczak z honorami na salonach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyjmował doktora Jacka Bartosiaka ze swoim zespołem, ludzi, którzy w mojej ocenie po prostu są pasem transmisyjnym propagandy, prawda, z za wielkiej wody i działają w mojej ocenie przeciwko polskiej racji stanu, mówiąc o tym, że wojna z Rosją jest nieuchronna, nieunikniona. Pytanie, czy generał Andrzejczak jest takim zwolennikiem pluralizmu takiego geopolitycznego, czy zaprosił drugą stronę kiedykolwiek, czy wykonano telefon do tych środowisk eksperckich, które nie chcą wojny z Rosją, albo mówią, że wojna z Rosją wcale nie jest nieunikniona, że wojny z Rosją można zapobiec wojnie z Rosją. Pytanie, czy generał Andrzejczak kiedykolwiek zadał sobie trud, żeby takich ludzi zaprosić? I pytanie, jak to się stało, że osoba bez poświadczenia bezpieczeństwa, a wiem, że Jacek Bartosiak nie ma poświadczenia bezpieczeństwa, w każdym razie ze źródeł takich powszechnie dostępnych nie wiadomo, aby miał takie poświadczenie bezpieczeństwa, był przyjmowany w sztabie generalnym, z tego co wiem, to chyba na jakimś poligonie też byli obserwować z zespołem, na jakiej zasadzie się to odbywało i po co? Trudno mi powiedzieć. Pytanie od pana Andrzeja z Kawy. Pierwsze pytanie dotyczy opcji zero, więc rozumiem, że już jeżeli pan nas słucha, to w jakiś sposób znalazł pan odpowiedź na to pytanie, tym bardziej, że ja też zadałam o to właśnie doświadczenie. Natomiast druga część pytania dotyczy, czy czytał pan najnowszą książkę pana Radziejowskiego Nowy Porządek Globalny i co pan sądzi o tezie, którą stawia autor, o tym, że żyjemy obecnie w świecie czterobiegunowym. Rosja, Indie, Chiny, USA. I do pani Moniki, rozmowy prowadzonej na poziomie, miło posłuchać, dziękuję. I pozdrowienia dla prowadzącej i pana doktora. Rozumiem, dziękujemy oboje. Książki pana Radziejewskiego nie czytałem, nie uważam tego człowieka za żadnego eksperta od spraw międzynarodowych, ani od geopolityki w szczególności. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję czterobiegunowości, jest to absurd, jest to bzdura. Żyjemy w świecie, który się policentryzuje, w świecie wielobiegunowym, wielu biegunów, a nie czterech. Już się naczytałem, nasłuchałem o różnego rodzaju trójkątach, czworokątach, wielokątach. Nie, nic z tego. Jest świat policentryzujący. Widać to jak na dłoni obecnie. Tego typu tezy są absolutnie fałszywe. Pan Kamil Stefański pyta. Biorąc pod uwagę, że rosyjskie zaawansowanie technologicznie, szczególnie w obszarze New Space, jest postrzegane jako ograniczone w porównaniu do Zachodu, jakie korzyści i możliwości może nam zaoferować obóz konsolidacji Euroazji, zwłaszcza w kontekście innowacji i technologii? Myślę, że to widać chociażby po rosyjsko-chińskim projekcie zagospodarowania przestrzeni Księżyca. To nie jest tak, że Rosjanie dzisiaj są jakimś krajem upadłym w dziedzinie technologii i tak dalej. No,
kiedy polska prasa, polskie media głównego nurtu mówiły o tym, że Rosjanie wymontowują chipy z niemieckich pralek i lodówek po to, żeby budować rakiety, Rosjanie wysyłali swoje rakiety w kosmos, czy wysyłali po prostu satelity na przestrzeń okołoziemską. Dzisiaj są perspektywy budowy elektrowni jądrowej na Księżycu, projekt wspólny rosyjsko-chiński. Rosjanie mają ogromne technologie, jeśli chodzi o technologie kosmiczne, technologie wojskowe, technologie chemiczne i tak dalej. W związku z tym tutaj jest to ogromny transfer możliwy transfer technologii, podobnie jak z Chin. Patrząc na to, jak rozwija się dzisiaj potężna sfera innowacji, no to Chińczycy, patrząc na to, jaki zrobili skok, są w wielkim, że tak powiem, repozytorium tego typu technologii, więc współpraca z grupą BRICS to także transfer bardzo wysokich technologii. A pamiętajmy, że Polska się dezindustrializowała, nastąpiło odprzemysłowienie właściwie kraju, tak to możemy określić. O tyle, o ile jeszcze w latach 70., 80. wybudowano kilkadziesiąt fabryk, no to w III Rzeczpospolitej to bodaj fabryki roweru nie ma nawet. A tuż po wojnie istniała fabryka samochodów osobowych. Dzisiaj Polska nie ma swojej nawet marki samochodu osobowego, więc o czym w ogóle my mówimy? Patrząc na to, co można się oczywiście, można tak czy inaczej oceniać standard życia w Rosji, no ale jest to kraj, który posiada naprawdę ogromne technologie, posiada przemysł, potężny przemysł, tak jak mówię, i przemysł chemiczny, i przemysł elektrotechniczny, przemysł maszynowy, przemysł zbrojeniowy. Patrząc na Chiny, no to chyba dzisiaj nikt nie zarzuci, że nie mają innowacji. No mają i to w wielu polach są o wiele dalej niż Amerykanie. No tak, a u nas też, pamiętam, jedną z jakichś dyskusji dotyczącej ekologii, że dzięki temu, że właśnie zlikwidowaliśmy znaczną część przemysłu, to o ileś procent też zlikwidowaliśmy emisję gazów cieplarnianych CO2. I będziemy już powoli kończyć, tych pytań jest bardzo dużo, także będę chciała rzeczywiście, tak jak Państwu mówiłam i Pan nam obiecał, z czego się bardzo cieszę, żeby to przekazać i Pan odpowie. Pan, ale jeszcze chwilę, Piotr Biw. Czy emigracja jest jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie wrzucenia w tryby machiny wojenne? Nie, takim skutecznym moim zdaniem sposobem na uniknięcie wepchnięcia Polski do wojny są mądre wybory polityczne. Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze można podjąć odpowiednie decyzje. Myślę, że wybory 9 czerwca do Parlamentu Europejskiego będą bardzo istotnym głosem. Czy w Europie zwyciężą partie pokoju, czy zwyciężą partie wojny. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że reprezentowana przeze mnie partia Bezpieczna Polska i koalicja Głos Silnej Polski są partiami antywojennymi, są ugrupowaniami, koalicją pokojową, propokojową i jeżeli nasi kandydaci znaleźliby się w Parlamencie Europejskim, to na pewno Głos Silnej Polski będzie bardzo, bardzo słyszalny w Europie. I tak prawie na koniec pan Paweł Bal. W związku z tym, co Pan mówi tak przeciwwojennie, czy planuje Pan zorganizować manifestację pod ambasadą Rosji w celu promowania zakończenia wojny na Ukrainie? No myślę, że na to pytanie już też odpowiedziałem. Myślę, że taką manifestację można byłoby także zorganizować przed ambasadą Stanów Zjednoczonych. Ale my wolimy organizować marsze pokoju po prostu centralnymi ulicami miast, apelując do Polaków, aby wywierali nacisk uprawniony, uzasadniony na posłów, na senatorów, na przedstawicieli w Sejmie i w Senacie, aby nie podejmowali tego typu uchwał, jak na przykład przedłużenie do czerwca bieżącego roku pomocy socjalnej dla Ukraińców, czy aby zahamowali po prostu te transporty wojskowe na Ukrainę, które są niczym innym, tylko dolewaniem oliwy do ognia. Czyli manifestacja pod ambasadą Rosji, uważa Pan, że jest co? Nieskuteczna, niewłaściwa. Myślę, że o wiele bardziej skuteczne i właściwe byłoby zaproszenie przez panią redaktor ambasadora Federacji Rosyjskiej i ambasadora Ukrainy obok siebie i zorganizowanie takiej debaty propokojowej, antywojennej, aby każda ze stron mogła przedstawić swoje argumenty, a żeby nasi szanowni widzowie wyciągnęli sami wnioski. Myślę, że sytuacja jest taka, że żaden z panów ambasadorów nie przyjąłby takiego zaproszenia i jak najbardziej to rozumiem ze względu
tego, że są ambasadorami swoich krajów, które są teraz w stanie wojny. Choć oczywiście symbolicznie mógłby to być pierwszy krok do tego, żeby w Polsce było miejsce na rozmowy negocjacyjne, ale to oczywiście takie plany. Na koniec zupełny, bo tutaj już panu przekażę, są bardzo długie pytania, bardzo interesujące. Myślę, że znajdzie pan tutaj co najmniej na jeden program, żeby na te pytania odpowiedzieć. A tak bym zakończyła, przepraszając jednocześnie tych państwa, którzy dzisiaj się nie doczekaliście tej odpowiedzi, ale tak jak pan obiecuje, to chciałam, ponieważ w pierwszej części mówiliśmy o tym liście ze strony Polonii polskiej, amerykańskiej, które zostały do polskiego rządu jako takie, znaczy nawet przeczytam, część. Wielu członków Polonii jest głęboko przekonanych, że NATO powinno pozostać sojuszem obronnym, a nie instrumentem realizacji ambicji geopolitycznych dominujących członków sojuszu. Polska nie może dać się wciągnąć lub być zmuszona do militarnego zaangażowania poza granicami Polski, chyba że najpierw sama zostanie zaatakowana. I jeden z naszych, przynajmniej moich na pewno ulubionych patronów, którym nie mogłam się porozumieć, czy będzie chciał, żeby z nazwiskiem powiedzieć, ale napisał tak. Jest to jak najbardziej słuszne stanowisko członków Polonii. Podpisów pod tym oświadczeniem będzie przybywać. Nikt z Polaków, bez względu na miejsce osiedlenia, nie powinien godzić się na wciągnięcie Polski do tej czy innej wojny. Jaka była odpowiedź pana ambasadora Nagierowskiego? Co pan na ten temat sądzi? Ja się nie zgadzam z panem ambasadorem Magierowskim. Gdyby pan mógł powiedzieć w kilku słowach, co powiedział? Wiemy, że się odciął jakby od tego listu i to dosyć jednoznacznie. Powiedział, że tylko część Polonii, a jednak zdecydowanie większość popiera. Tak, to jest próba dzielenia Polonii. To jest próba dzielenia Polonii. Pan ambasador wyszedł z butów ambasadora, a wszedł w buty, można powiedzieć, propagandisty i takiego propagandisty prowojennego, żeby nie powiedzieć podżegacza. Myślę, że... Ale przedłuży mu to na pewno kadencję. Myślę, że oczywiście, że pan ambasador Magierowski chyba dobrze zrozumiał mądrość etapu, że ta mądrość etapu każe mówić hasła prowojenne, a nie propokojowe. Przedstawiciele Polonii napisali świetny list, podpisuję się pod tym listem, popieram tezy w nim zawarte. NATO przestało być sojuszem obronnym, stało się bardzo agresywnym sojuszem polityczno-militarnym, który jest instrumentem, powiedziałbym, w rękach waszyngtońskich polityków. I gdyby NATO było sojuszem pokojowym, to dzisiaj Federacja Rosyjska byłaby w NATO. Bo jakoś wszyscy zapomnieli o tym, że w latach 90. były propozycje włączenia Rosji do NATO. Żylibyśmy zupełnie innej architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego, a nie w sytuacji takiego ogromnego napięcia. Dlatego dzisiaj trzeba mówić nie o wojnie, a o pokoju, o jak najszybszym zakończeniu wojny na Ukrainie i o tym, co podjął zresztą Siergiej Ławrow 17 grudnia, jeśli dobrze pamiętam, 2021 roku, czyli o budowie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. No bo chyba trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że nowa architektura, że bezpieczeństwo w Europie będzie ekskluzywne. To znaczy, że tylko ci, którzy są za Stanami Zjednoczonymi, będą bezpieczni, a cała reszta ma podlegać jakiejś presji ze strony NATO. Czyli takie jak widzieliśmy to w roku 1999 przy bombardowaniu Jugosławii, kiedy amerykańskie samoloty i sojuszników amerykańskich bombardowały szpitale, przedszkola, elektrownie, obiekty infrastruktury cywilnej. Zginęło około 2000 cywilów, w tym kobiety i dzieci, i o tym oczywiście dzisiaj nie ma winnych, tak? Dzisiaj te osoby są absolutnie bezkarne, które dopuszczały się tego typu zbrodni. W związku z tym warto pomyśleć o nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie, która będzie, jak to się teraz, to jest modne słowo, inkluzywna, czyli będzie włączająca. No trudno sobie dzisiaj wyobrazić, tak jak powiedziałem, bezpieczną, pokojową Europę bez normalizacji relacji z Rosją i Białorusią.
Nie ma takiej możliwości geopolitycznej. Natomiast jeżeli ktoś bardzo się wyrywa na wojnę, są różnego rodzaju podżegacze wojenni, którzy chcieliby właśnie wdeptywać prezydenta obcego państwa w ziemię, no to przecież mogą zaciągnąć się do Legionu Międzynarodowego na Ukrainie, jechać na front do Donbasu czy gdziekolwiek indziej i zmierzyć się, zmierzyć swoje siły. Natomiast ja absolutnie mówię, to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę, nasze dzieci, nasi bliscy mają być po prostu bezpieczni, żyć w bezpiecznej i dostatniej Polsce. Bardzo panu doktorowi dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani redaktor i dziękuję państwu. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.